Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Niedziela 22 maja, w samo południe, witam Państwa, Emil Kamiński, Jaga TV. Za chwilę rozpocznie się kolejny mecz rezerw Jagiellonii w trzeciej lidze. Stawką spotkania oczywiście 3 punkty, no i w przypadku żółto-czerwonych bezpieczna dalsza część sezonu w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Jagiellonia Białystok i Pilica Białobrzegi, bo to nasz dzisiejszy rywal, obie drużyny już na murawie, a my przyjrzyjmy się składowi, w jakim Jagiellonia rozpocznie to spotkanie. W bramce znalazł się Xavier Dziekoński, dalej w obronie Bartosz Dyszy, Kamil Huczko, Jakub Orpik, Szymon Pankiewicz, a także są w drugiej linii Bartosz Wiktoruk, Oliwier Wojciechowski, Bartosz Bajer, Mikołaj Wasilewski, no i w przodzie Michał Samborski, a także Bartosz Bida. Na ławce rezerwowych znaleźli się Błażej Niezgoda, Kacper Piórkowski, Hubert Karpiński, Michał Służyn, Kacper Głowicki, Sebastian Dąbrowski, a także Michał Mościcki. Czekamy już na pierwszy gwizdek. Nasi dzisiejsi rywale mecz rozpoczną w składzie. Postaram się tutaj ustalić, kto dokładnie stoi w bramce, ponieważ tutaj zapowiadana była zmiana, natomiast muszę się po prostu przekonać, czy faktycznie Oskar Natorski, czy jednak Filip Adamczyk. Zdaje się jednak, że Oskar Natorski. Tak, Oskar Natorski, czyli numer jeden w bramce. Dalej Wiktor Żurawski, Igor Korczakowski, Bartłomiej Michalski, Adrian Karasek, Damian Winiarski, Maciej Kęcel, Stanisław Muniak, Patryk Walasek, Bartosz Zawadzki, a także Kacper Pankowski. Na ławce Filip Adamczyk, Marcin Bykowski, Olaf Uziębło, Kacper Klinicki, Damian Król oraz Jakub Strzałkowski. Jeżeli chodzi o wyjściowy skład Jagiellonii Białystok, w porównaniu do poprzedniego meczu z rezerwami Legii Warszawa, no na pewno nie ma Jana Majsterka, to jest dosyć spora różnica i można powiedzieć spore osłabienie wynikające z tego, po prostu, że Janek dostał w meczu z Legią wykluczającą żółtą kartkę. Niestety mamy tutaj warunki atmosferyczne, jakie mamy, dosyć mocno wieje przy elewatorskiej, podobnie że to jak i na całym Podlasiu, tak więc mocno wietrzna pogoda, jest dosyć chłodno jak na maj, tak więc no na pewno tutaj podejrzewam, że chłopakom, zawodnikom, którzy no dzisiaj w krótkich koszulkach no będą musieli się dużo ruszać, żeby, mówiąc krótko, żeby nie zziębnąć się, żeby nie zmarznąć. Początek spotkania rozpoczęła drużyna z Białobrzegów. Białobrzegi to jest miejscowość znajdująca się pod Radomiem. Pilica, która w tym roku obchodzi swoje stulecie. Klub założony w 1922 roku, natomiast bez jakichś większych sukcesów. Największe osiągnięcie to awanse do trzeciej ligi. No ale udało się Pilicy wychować kilku zawodników. Najsłynniejszy to obecny prezes Pilicy, czyli pan Jacek Kacprzak, który w przeszłości z powodzeniem bronił barw Legii Warszawa, z którą to zdobył chociażby Puchar Polski, grał w rozgrywkach europejskie puchary, kiedyś nawet w meczu o Puchar Zdobywców Pucharów z włoską Vicenzą zdobył bramkę, tak więc no, na pewno może nie jakaś wielka legenda klubu z Łazienkowski, ale zawodnik, który w latach 90. był no, jedną z kluczowych postaci warszawskiego zespołu. No a poza Kacprzakiem chociażby Sebastian Przyrowski, bramkarz, który z Groklinem zdobył dwukrotnie Puchar Ekstraklasy, Puchar Polski, czy znany także przez białostockich kibiców Bartłomiej Niedziela, który rozegrał 22 mecze na poziomie Ekstraklasy w barwach Jagiellonii Białystok. Myślę, że ci z Państwa, którzy pamiętają ten pierwszy sezon po ostatnim awansie Jagiellonii, sezon 2007-2008, mogą
kojarzyć Bartka Niedzielę z występów w Jagiellonii Białystok. Tymczasem mamy już drugą minutę i będzie pierwszy rzut rożny dla naszych rywali, zespół Pilicy Białobrzegi, w takich czerwonych koszulkach, czerwone spodenki, no i tylko takie białe rękawki wyraźnie odznaczające się od pozostałej części ubioru. Natomiast Jaga cała na biało. Mówiłem o wadze tego spotkania zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. Jagiellonia w tej chwili zajmuje bowiem miejsce 11, mając 40 punktów na koncie. Pilica jest 14 i 35 punktów ma na koncie. No i tak się poukładały wyniki w tej kolejce, że w przypadku wygranej Jagiellonia tak naprawdę może nie zapewnia sobie już matematycznego utrzymania w trzeciej lidze, ale tak naprawdę będzie bardzo blisko zrealizowania tego celu, no bo w trakcie tej kolejki przegrały Mamre Giżycko, przegrała Broń Radom, przegrał również GKS Wikielec, tak więc przegrał Znicz Biała Piska, tak więc zespoły znajdujące się za plecami Jagiellonii Białystok. No i w przypadku wygranej dzisiaj to Jagiellończycy zyskują 10 punktów nad Mamrami, 8 punktów nad drużyną z Białobrzegów, tak więc to są w tej chwili ci najgroźniejsi rywale, z którymi będzie musiała jeszcze jakoś tam wyścigać się Jagiellonia w kontekście utrzymania w trzeciej lidze. Dlatego ten dzisiejszy mecz, jak to się mówi, mecz za 6 punktów, bo jeżeli Jaga wygra, to na pewno dużo na tym zyska. Mówiłem Państwu oczywiście o składzie w ostatnim meczu z rezerwami Legii, oczywiście ostatnim meczu ligowym, bo też trzeba pamiętać, że w środę rezerwy Jagiellonii rywalizowały o okręgowy Puchar Polski w Bielsku Podlaskim. Tam niestety dosyć przykra, niespodziewana porażka z Turem 1-2. Natomiast w stosunku właśnie do meczu z Legią do składu wskoczył Kamil Huczko, który zastąpił Jana Majsterka. Oczywiście Kamil gra jako lewy wahadłowy, Jan Majsterek to środkowy obrońca, no ale miejsce Majsterka na środku obrony zajął Szymon Pankiewicz. Teraz właśnie on rywalizuje z Kacprem Pankowskim. Jeszcze piłka w naszym polu karnym, wybita jednak przez Pankiewicza. Wiktoruk przy futbolówce faulowany przez rywali i sędzia przyznał rzut wolny Jagiellończykom blisko naszego pola karnego. Grę wznawiać będzie właśnie Szymon Pankiewicz. Oddaje piłkę Bartkowi Dyszemu. Dyszy do Jakuba Orpika. Orpik dzisiaj na środku obrony, tak jak to najczęściej miało miejsce za kadencji trenera Piotra Nowaka, czy podczas zgrupowania w Belek, czy nawet podczas tego jedynego występu Orpika w tej rundzie w Ekstraklasie w Poznaniu, gdzie Jagiellonia rywalizowała z Lechem. No tutaj Orpik zazwyczaj grał. Oj, teraz może być bardzo groźnie nabity przez Wiktoruka rywal. Piłka wróciła w nasze pole karne. Tam już zmierzał do niej napastnik Bartosz Zawadzki, ale ostatecznie udało się tutaj zażegnać niebezpieczeństwo. Teraz znowu bardzo groźna sytuacja w polu karnym. Tak jakby na początku Pilica starała się, chciała rzucić się na Jagiellonię, jakby chciała za wszelką cenę zmusić Jagiellończyków do kapitulacji, no i zapewne dalej do podyktowania własnych warunków gry. A Pilica ma się za co rewanżować, ponieważ w pierwszej rundzie, w rundzie jesiennej, Jagiellonia rekordowo wysoko wygrała w Białobrzegach z Pilicą, aż 8-2. Bohaterem tego meczu był siedzący dzisiaj na ławce rezerwowych Hubert Karpiński, który strzelił aż 4 gole, 2 bramki dołożył Michał Surzyn, a po jednym golu w tamtym spotkaniu strzelili także Martin Kosztol, już nie będący w Jagiellonii, a także Oliwier Wojciechowski. No i dzisiaj Oliwier w wyjściowym składzie. Wczoraj ponad 30 minut w Łęcznej w meczu PKO-BP Ekstraklasy, jak doskonale wiemy, Jagiellonia na zakończenie sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej pokonała Górnika Łęczna 1-0, oczywiście, klasując za to 3 punkty. Oczywiście chciałbym, żebyśmy wygrali 3-0, no ale cieszmy się z tych 3 punktów, nawet jeżeli wygrana była po golu z ostatnich minut w wykonaniu Jesusa Imaza. Natomiast z wczorajszego meczu w Łęcznej dzisiaj na boisku dwóch zawodników, obaj, którzy wchodzili z ławki rezerwowych, mianowicie wspomniany już Oliwier Wojciechowski, a także Bartosz Bida, który dzisiaj tutaj gra w parze z Michałem Samborskim w ataku. Tymczasem Wojciechowski wybija piłkę spod własnego pola karnego w kierunku Wiktoruka. Bajer jeszcze próbuje odzyskać piłkę, no i był faulowany, ale nie Bajer, a Wiktoruk.
i to Jagiellonia szybko wznowiła grę. Podanie w kierunku Samborskiego od Orpika, niestety przegrana pozycja przez naszego napastnika z zawodnikiem rywali, z grającym z numerem 19 Patrykiem Walaskiem. Walasek do środka pola. Próbują teraz zawodnicy z Białobrzegów ruszyć z akcją. Nie, znowu wycofanie do własnej defensywy i ponownie przy piłce Walasek. Rozegranie na prawą stronę, ale Jagiellończycy tak jakby nie kwapili się do wyjścia z wysokim pressingiem, jakby chcieli przyjąć rywali na własnej połowie. I teraz przy piłce Wiktor Żurawski, kapitan, oddaje futbolówkę Oskarowi Natorskiemu. Natorski no, naciska na rywala Bartosz Bida, ale póki co górą wyższy od niego o prawie głowę przeciwnik, czyli Igor Korczakowski, piłkarz, który w przeszłości no, szkolił się w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, no ale nie zrobił jakiejś wielkiej kariery, chociaż trzeba mu oddać, że w ubiegłym sezonie właśnie wraz z Górnikiem Łęczna awansował do Ekstraklasy, ale ostatecznie trener Kamil Kiereś no, negatywnie ocenił możliwości tego zawodnika na poziomie Ekstraklasy i Korczakowski wylądował w Białobrzegach. Tymczasem znowu groźnie w naszym polu karnym, ponieważ piłkę przed linią 16 metrów przejął zawodnik Pilicy Białobrzegi, oddał strzał tak z około 18-19 metra i piłka wylądowała obok bramki strzeżonej przez Xaviera Dziekońskiego. Natomiast Bartłomidysz do Pankiewicza, Pankiewicz w kierunku Bidy. No i akcja dwóch wychowanków rocznika 2001 zakończona wybiciem w aut, ale nie przez Bartka Bidę, a przez już wymienionego tutaj przeze mnie Patryka Walaska, rocznik 90. A zatem zawodnik, który równo za tydzień będzie obchodził swoje 32. urodziny, a zatem jeden z najbardziej doświadczonych w zespole z Białobrzegu. W zasadzie jest tylko jeden bardziej doświadczony, Bartosz Zawadzki, czyli ten napastnik numer 21. Aczkolwiek wydaje się, że szczególną uwagę trzeba tutaj będzie zwrócić no, na... Inaczej chciałem powiedzieć, że nie ma w drużynie z Białobrzegów ich najlepszego zawodnika, czyli Konrada Paterka, który w tym sezonie strzelił już 13 goli, do tego dołożył 5 asyst, tak więc tej klasyfikacji kanadyjskiej jest tak zwanym MVP całego zespołu, tak więc tutaj bez niego dzisiaj drużyna z Białobrzegów. Jagiellonia, natomiast jej najskuteczniejszy napastnik, czyli Hubert Karpiński, jest na ławce rezerwowych, natomiast autorzy pięciu bramek, czyli Michał Samborski i Bartek Wiktoruk, oczywiście w wyjściowej jedenastce. Tymczasem Bartosz dyszy, ma obok siebie Kubę Orpika, ale zagrywa do Pankiewicza. Pankiewicz wyprowadza piłkę, już jest przy linii środkowej, wrzucił na lewą stronę, gdzie był Bartosz Bida, ale bardzo niedokładne zagranie, w efekcie Bida ani Maciej Kęcel nie dobiegli do piłki, która wylądowała za linią końcową. No i Oskar Natorski, najmłodszy bramkarz w kadrze naszych dzisiejszych oponentów, który w listopadzie będzie obchodził 21 urodziny, teraz będzie wznawiał grę. Zawodnik, który w tym sezonie rozegrał już 10 meczów, obejrzał jak na razie jedną żółtą kartkę, szkolił się w Radomiaku, później także w łódzkim SMS-ie, tak więc teraz Jagiellończykom udało się odzyskać piłkę. Wojciechowski, rozrzucenie, rozciągnięcie gry w kierunku Huczki, ale na tyle niedokładne, że akcja została przerwana, chociaż dobry teraz powrót Pankiewicza. Wojciechowski do Huczki. Kamil Huczko, który w ostatnim meczu z Turem Bielsk Podlaski strzelił gola. Niestety były to miłe, złego początki, ponieważ Jagiellonia szybko objęła prowadzenie w Bielsku Podlaskim. No i być może wkradł się taki niebezpieczny spokój. Wydawało się bowiem, że skoro trzecioligowiec prowadzi z czwartoligowcem, no to już nic złego się nie może zdarzyć. No a niestety zdarzyło się, bo nasi rywale jeszcze przez przerwę doprowadzili do wyrównania, w dogrywce zdobyli zwycięskiego gola. No i to oni wystąpią 8 czerwca w finale okręgowego rozgrywek o okręgowy Puchar Polski na szczeblu województwa podlaskiego.
gdzie rywalem tura będzie Ruch Wysokie Mazowieckie. No szkoda, szkoda tamtej porażki w Bielsku Podlaskim, ale niestety taka jest piłka. Mówił po meczu trener Adrian Siemieniec, że po prostu drużynie tura bardziej się chciało. No na pewno jest to jakaś taki psztyczek w nos, aczkolwiek trzeba także obiektywnie powiedzieć, że z ostatnich 5 meczów Jagiellonia 2 przegrała aż 4, ponieważ przegrana tutaj z KS-em Kutno przy Elewatorskiej 1-2, później porażka w Tomaszowie Mazowieckim 0-2, później to zwycięstwo z Niczem Biała Piska 2-1, no ale już przed tygodniem wysoka przegrana z Legią 2 Warszawa 1-4, no i w środę porażka po dogrywce z Turem Bielsk Podlaski. Tak więc na pewno trzeba będzie tutaj osiągnąć możliwie najlepszy wynik, a przede wszystkim jakoś odkuć się po tej niekorzystnej serii, z którą zmagają się żółto-czerwoni. Być może jest to jakiś dołek, być może jakiś chwilowy kryzys. Miejmy jednak nadzieję, że dzisiaj drużynie trenera Siemieńca uda zażegnać. Państwo tego nie widzą, ale tutaj nasz golkiper Ksawier Dziekoński ustawiony przy tym kole środkowym bardzo intensywnie się rozgrzewa. No wiatr jest dosyć mocny, tak więc do tego jeszcze chłodne powietrze, tak więc tutaj ta odczuwalna temperatura jest dosyć niska. Wiadomo, że w tej chwili Jagiellonia jest bardziej w fazie ofensywnej, gości pod polem karnym przeciwnika i właśnie teraz Oskar Natorski po raz kolejny będzie wznawiał grę, natomiast Ksawier Dziekoński musi uważać, żeby no, nie popełnić jakiegoś klopsa, bo wiadomo, tak jak mówił wczoraj po meczu w Ekstraklasie, w meczu w Łęcznej, Zlatan Alomerowicz, takie mecze są dla bramkarza najgorsze, kiedy ma się jedną, dwie interwencje w całym meczu, kiedy trzeba być cały czas skoncentrowanym, kiedy rywal nawet nie atakuje, a wszyscy wiemy, że no tak czasami taki jest futbol, chociażby tak wyglądało spotkanie z KS-em Kutno, gdzie rywale tak naprawdę nie stworzyli sobie żadnej klarownej okazji, a potrafili strzelić 2 gole, tak więc tutaj muszą Jagiellończycy być bardzo skoncentrowani. Tymczasem piłka w nasze pole karne i dobra teraz interwencja Kuby Orpika, który wybił piłkę z linii z pola 16 metrów po dosyć sprytnie rozegranej piłce przez Zawadzkiego. Tymczasem Bida i faul w środkowej strefie przez powracającego defensora, przez Macieja Kęcela. Orpik holuje piłkę przez kilkanaście metrów, oddaje Wojciechowskiemu, ale Wojciechowski ustawiony tyłem do bramki musiał oddać Orpikowi. Już Wasilewski, ponownie Wojciechowski do Orpika, tegoroczny maturzysta, zagrywa najstarszemu w zespole rezerw Jagiellonii Bartkowi Dyszemu. Dyszy do Pankiewicza, Pankiewicz do Huczki, Huczko, Pankiewicz, Wiktoruk minął teraz jednego, drugiego rywala, ale nie udało mu się zdobyć pola, musiał wycofać do Pankiewicza, Pankiewicz do Dyszego, Dyszy do Orpika, oj, teraz troszeczkę skoczyła ta piłka Kubie Orpikowi. Odzyskali piłkę rywale, Korczakowski do środka, do Michalskiego, Michalski, wycofanie, ponownie przy piłce Korczakowski, naciska na niego Oliwier Wojciechowski, ale Korczakowski szybciutko do Patryka Walaska i Walasek już do Adriana Karaska, a zatem tak trochę nam się zrymowało, Walasek do Karaska, tymczasem będzie groźnie. No teraz mieliśmy sporo szczęścia, bo w polu karnym znalazł się Stanisław Muniak, który mógł oddać strzał, w zasadzie powinien był oddać strzał na nasze szczęście. Tutaj źle ułożył nogę, ale jeszcze po drodze zdaje się, któregoś z naszych defensorów ta piłka trąciła. No i nasi rywale będą egzekwowali rzut rożny. A zatem Korczakowski zmierza już do narożnika boiska. Skąd wznawiać będzie grę? Piłka już szybuje w naszym polu karnym. Teraz dobra interwencja Ksawiera Dziekońskiego, który nie bawił się w żadne półśrodki, tylko wybił piłkę, wypiąstkował poza pole karne. Aczkolwiek cały czas jeszcze ta futbolówka krąży w naszym polu karnym, w okolicach naszego pola karnego. Teraz w końcu sytuację wyjaśnił Pankiewicz. Teraz jeszcze wybicie piłki
przez zawodnika z Białobrzegów. Będziemy mieli wrzut z autu na wysokości pola karnego drużyny gości, ale zanim to nastąpi, jeszcze nie wiem, czy nie będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Tak, będzie potrzebna, wbiegnie już jeden z ratowników medycznych do zawodnika Pilicy Białobrzegi, który padł po tym starciu z Bartkiem Bidą, atakował piłkę, no i jakoś tak chyba niefortunnie stanął, trzyma się teraz za mięsień dwugłowy uda, zatem być może jakieś naciągnięcie, trudno powiedzieć, co nam się dokładnie stało zawodnikowi Pilicy Białobrzegi, ale no miejmy nadzieję, że nie jest to nic poważnego i że będzie w stanie kontynuować to spotkanie piłkarz w czerwonej koszulce. W tej chwili udzielona mu jest pomoc medyczna. Tymczasem za linią boczną czeka już Kamil Huczko z piłką, a zatem to on będzie wznawiał grę w polu karnym. Bartosz Bida i znacznie wyższy od niego Patryk Walasek. Zobaczymy, jak Jagiellończycy poradzą sobie z tym stałym fragmentem, no tak można powiedzieć. No już wstał Adrian Karasek, a zatem Walasek, Karasek, tak mówiliśmy sobie przed paroma minutami o tych takich częstochowskich rymach. No teraz Karasek lekko utykając opuszcza plac gry. No pytanie, czy będzie w stanie kontynuować grę, bo na razie nie wygląda to najlepiej. No, tymczasem ratownik medyczny udziela mu pomocy, a zatem nasi rywale grają w 10, chociaż nie widać, żeby ktoś tam się jakoś intensywnie rozgrzewał, więc być może zmiana nie będzie potrzebna. Natomiast Jagiellonia buduje akcję na połowie rywala. Oliwier Wojciechowski, wycofanie do Dyszego. Dyszy do Pankiewicza. Pankiewicz, wrzutka w pole karne, tam jest Wiktoruk, Wiktoruk zgasił piłkę, ale nie zdołał oddać strzału, no i teraz to podanie do Wojciechowskiego zbyt lekkie, ale jeszcze jest Mikołaj Wasilewski, jednak jego centra niestety niedokładnie nie dopadł do niej Kamil Huczko, teraz jeszcze pada w polu karnym nasz lewo skrzydłowy, lewy wahadłowy, jednak nie ma mowy o rzucie karnym, zdaje się, tam było zderzenie z przeciwnikiem, konkretnie z Kacprem Pankowskim. I cóż, sędzia przerwał grę, zatem będą ją kontynuować Jagiellończycy, ponieważ to Bartek Dyszy utrzymał się przy piłce po tym, jak futbolówka opuściła pole karne naszych rywali. A jednak nie Dyszy, a Pankiewicz. A zatem zaczynają Jagiellończycy. Pankiewicz do Bajera. Bajer do Orpika. Orpik ma na lewej stronie Wasilewskiego, ale wybiera jednak Dyszego. To jest jeden z dwóch zawodników, który w tej chwili stoi na naszej połowie. Drugim oczywiście Ksawier Dziekoński. No i Huczko w kierunku Wiktoruka. Wiktoruk ładnie poradził sobie z jednym, z drugim rywalem trzeciemu, czyli Korczakowskiemu, nie dał już rady, ale teraz jeszcze agresywnie walczący Bajer. Ajajajajaj, mało brakowało, abyśmy odzyskali tę piłkę, być może nawet wyprowadzili jakąś akcję, ale niestety po zagraniu Pankiewicza futbolówka wyszła za linię boczną i grę wznawia teraz Kacper Pankowski. I wysoko uniesiona noga, na którą Oliwiera Wojciechowskiego, zdaniem sędziego, zawodnik, najmłodszy na boisku zawodnik, ponieważ z 2005 rocznika zaatakował Korczakowskiego, no i tutaj oczywiście sędzia wskazał przewinienie zawodnika Jagiellonii, który wczoraj zagrał 6 mecz w tym sezonie w Ekstraklasie. 5 w tej rundzie, tak więc no, trzeba powiedzieć, że jak na tak młody wiek, naprawdę niezła runda, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o minuty w wykonaniu Oliwiera Wojciechowskiego. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mieli z niego jeszcze większą pociechę. Tymczasem Bajer do Wasilewskiego. Wasilewski niestety zatrzymany przez Korczakowskiego. Trzeba powiedzieć, że zawodnik, który przyszedł do Pilicy Białobrzegi przed tym sezonem z Górnika Łęczna, wygląda w tej chwili naprawdę nieźle. Tymczasem utyka cały czas Karasek, ale czy będzie w stanie kontynuować grę? Chyba jednak, właśnie tak patrzę na ławkę rezerwowych Pilicy, ale czy będzie zmiana? No, się zaraz okaże.
No, cały czas trzyma się za mięsień dwugłowy Uda. Wszedł teraz na murawę, ale czy tylko po to, aby za chwilę doszło do zmiany, czy jednak... jednak będzie zmiana. Już kierownik drużyny jest obok arbitra bocznego, tak więc chyba jednak dojdzie do korekty, chociaż na razie Karasek cały czas jest na boisku. No zobaczymy, być może jeszcze dostanie parę minut na to, żeby tu się jakoś rozbiegać, chociaż nie, no wyraźnie utyka zawodnik Pilicy Białobrzegi. Zobaczymy, no oby to nie było nic poważnego, życzymy mu oczywiście zdrowia, bo wiadomo, że wynikiem wiadomo, że obie drużyny walczą o 3 punkty, ale najważniejsze, aby jednych, jak i drugich zawodników omijały kontuzje. Tymczasem rzut wolny dla Pilicy Białobrzegi, piłka już w naszym polu karnym i pewnie chwyta ją, nawet nie chwyta ją, przyjmuje nogą Xavier Dziekoński, nieatakowany przez nikogo. Xavier teraz holuje, dopiero teraz chwycił w dłonie piłkę nasz bramkarz. I natychmiast do Pankiewicza. Pankiewicz do Dyszego. Dyszy ma na plecach rywala, ale spokojnie odgrywa do Orpika. Orpik, czy zagra do środka do Bajera? Nie, holuje piłkę i teraz niezłe podanie w kierunku Samborskiego. Niestety ten nie zdołał obrócić się z piłką. Strata i już kontra naszych przeciwników, chociaż też mają problemy z przyjęciem piłki zawodnicy z Białobrzegów. I Kuba Orpik będzie wznawiał grę. Już ją wznowił do Pankiewicza. Pankiewicz do Bajera. Nie, jednak nie do Bajera. Wójt wycofuje do Dyszego. Dyszy zaś do Orpika. Orpik daleko w kierunku Oliwiera Wojciechowskiego. Tam jednak strata piłki jest bida. Na razie jednak no nie klei się ta gra ofensywna ani jednym, ani drugim. W zasadzie jedno, drugie, trzecie podanie. No i będzie na pewno zmiana. Tak, teraz Karasek już usiadł na murawę, a widać już, że do wejścia szykuje się zawodnik rezerwowy. Zdaje się, jest to Kacper Klinicki, numer 16. A zatem no długo dzisiaj nie pogra. No ta pechowa interwencja po akcji Bartka Bidy, Karaska, tak więc schodzi Adrian Karasek, numer 8 z placu gry. No cóż, zawodnik, który jest wychowankiem KSZO Ostrowiec, w tym sezonie 16 meczów, 1 gol, 1 żółta kartka i będzie ta zapowiadana zmiana. W jego miejsce Kacper Klinicki, który jest wychowankiem Polonii Warszawa i 25 meczów w tym sezonie już rozegrał, a zatem 26 mecz rozpoczął się dla Kacpra Klinickiego w tym sezonie, a Adrian Karasek wolnym krokiem opuszcza plac gry, powoli zmierza już w kierunku ławki rezerwowych Pilicy Białobrzegi. I to właśnie Pilica jest przy piłce, a konkretnie Igor Korczakowski. No, na razie nie naciskają Jagiellończycy, pozwalają, aby blond włosy zawodnik spokojnie opuścił plac gry. I teraz dobre przejęcie Pankiewicza Samborskiego. Czy będzie z tego jakaś akcja? Samborski do Bidy. Bida już w polu karnym, ale wyrzucony na lewą stronę. Bartek Bida wchodzi. Bida i zatrzymany udanym wślizgiem przez przeciwnika. Domagają się rzutu karnego jeszcze zawodnicy Jagiellonii. Zarówno Michał Samborski, jak i Bartek Wiktoruk, ale sędzia niewzruszony pokazuje korner dla żółto-czerwonych. I kto będzie tym dośrodkowującym? Kamil Huczko, a zatem numer 7. Kamil Huczko, piłka już w jego prawej dłoni, zmierza powolnym krokiem zawodnik Jagiellonii, czy jednak nie, oddaje Wiktorukowi, a zatem ten etatowy wykonawca stałych fragmentów gry w Jagiellonii, to on będzie dośrodkowywał w pole karne Pilicy Białobrzegi. Zobaczymy, czy uda się zamienić ten stały fragment gry na bramkę. Dośrodkowanie Wiktoruka, tam skakał Pankiewicz, ale jeszcze jest Wasilewski niestety musiał sobie poprawić to przyjęcie. W efekcie strzał Mikołaja został zablokowany i teraz Xavier
Dziekoński. Dalekie wybicie na połowę rywala, tam jest Bartosz Dyszy, zgranie, czy to było dokładne, czy niedokładne, no bliski przyjęcia piłki był jeszcze Bartosz Bida, teraz Wasilewski atakowano od tyłu, ale otrzymał się przy piłce, wcześniej padł Dyszy, ale może kontynuować grę tymczasem Wiktoruk, jeden zwód, drugi zwód i teraz strata piłki w polu karnym na rzecz zawodników Pilicy i muszą wracać Jagiellończycy do defensywy, a konkretnie czyni to Oliwier Wojciechowski. Dyszy ma na plecach rywala, dobrze, w porę ostrzegł go Ksawier Dziekoński, krzycząc właśnie plecy, plecy do tego najbardziej doświadczonego zawodnika w drugim zespole Jagiellonii Białystok. Orpik do Oliwiera Wojciechowskiego, który teraz gra bardziej na skrzydle i świetne teraz zagranie w kierunku Wasilewskiego. No ruszył tymi swoimi szybkimi nogami filigranowy, wahadłowy, ale bliżej piłki, zdecydowanie bliżej piłki stał Oskar Natorski i to on wyszedł wybijając piłkę w aut. I teraz właśnie Wasilewski będzie wznawiać grę. Wybiera Oliwiera Wojciechowskiego. Wojciechowski do Orpika. Orpik, dobre podanie na wolne pole, ale no właśnie, tam szybko jak spod ziemi wyrósł zawodnik Pilicy Białobrzegi, który w ostatniej chwili zgarnął piłkę sprzed głowy Bartka Bidy. Tymczasem Dziekoński do Orpika. Orpik na wolne pole, tam jest właśnie Bida, zgasił piłkę i już rusza Bida. Bida ma po prawej stronie Huczkę i to chyba jego wybierze, tak, do niego skierowane podanie. Kamil Huczko, centra w pole karne, piłka jeszcze odbiła się od zawodnika, tak, od ręki, tak, zatrzymana ręką, wprowadzonego zresztą tutaj Kacpra Klinickiego i będziemy mieli rzut wolny bardzo blisko pola karnego, to jest odległość może 3 metrów, może nawet mniejsza, a zatem stąd dośrodkowywać będzie Kamil Huczko, a zatem dzisiaj z prawej strony Huczko, z lewej Wiktoruk. No jest paru wysokich zawodników, jest Dyszy, jest także Samborski, przypominamy mecze ze Zniczem Biała Piska, gdzie to właśnie takim uderzeniem głową Samborski zapewnił Jagiellonii zwycięstwo. Centra Huczki w pole karne, tam był Dyszy, ale nie udało się, uprzedzony Dyszy przez rywala. Jeszcze strzał Orpika, ale to bardziej chyba na oddalenie zagrożenia, na to, żeby odbudować formację defensywną, aby wszyscy wrócili na swoje pozycje, aby nie pozwolić na wyprowadzenie jakiejś głupiej kontry, bo w tym momencie jedno dalekie podanie, gdzieś tam takie rozpaczliwe wybicie mogłoby skutkować bardzo groźną sytuacją pod naszym polem karnym. Tak więc no, to było mądre zagranie Kuby Orpika, takie, aby po prostu wybić się troszeczkę rywala z rytmu. Tymczasem Korczakowski, próba rywalizacji właśnie z Orpikiem, zakończona tym, że zawodnik Pilicy wyszedł poza boisko i teraz Mikołaj Wasilewski wznawiać będzie grę. Wasilewski, jest Bida, jest Wojciechowski, jest Bayer, wybrał Wojciechowskiego. Oj, teraz Wojciechowski naciskany przez rywala, potężne zamieszanie w środkowej strefie boiska i teraz jeszcze wywalczył Mikołaj Wasilewski aut, nabijając przeciwnika. A zatem będziemy mieli wrzut zza linii bocznej i będzie grę wznawiał, czyżby tak, Jakub Orpik. Jak mówiłem, 30 minuta trwa na razie tych sytuacji podbramkowych. W zasadzie nie było. Na początku spotkania kilka strzałów ostatecznie niecelnych oddali zawodnicy z Białobrzegów, ale ani Kacper Dziekoński, ani Oskar Natorski na razie nie zmuszeni do jakiejś poważniejszej interwencji w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak to dalej się będzie układało naszej drużynie. Drużyna Pilicy, dodam tylko, jest tegorocznym beniaminkiem, ponieważ zespół, który awansował z czwartej ligi mazowieckiej w ubiegłym sezonie, wygrywając rywalizację w jednej z grup, no tutaj w tej chwili zajmuje pierwsze miejsce zagrożone spadkiem. Przypomnijmy, że 6 drużyn spada z trzeciej ligi, tak więc tutaj od 14 miejsca w dół
Każdy jest zagrożony, muszą zatem bardzo uważać wszystkie zespoły znajdujące się na to, żeby przyszłego sezonu nie spędzić w lidze na poziomie regionalnym. No i cóż, sytuacja Pilicy nie jest może jakaś beznadziejna, natomiast w przypadku dzisiejszej porażki na pewno sobie Białobrzeżanie mogą mocno tę sytuację skomplikować. Tymczasem teraz dobre podanie do Samborskiego, który jednak chyba niestety nie opanuje tej piłki zagranej przez Oliwiera Wojciechowskiego. Aj, dobre to było takie przejęcie w środkowej strefie boiska i takie od razu natychmiast zagranie w kierunku Samborskiego. Niestety ta piłka wychodziła za linię boczną, a Samborski nie miał szans, aby dopaść do niej i jej opanować. Tymczasem Wasilewski i wyszedł z piłką w aut. Cały czas tutaj trwa walka o wypracowanie sobie jakiejś akcji pod jedną bądź drugą bramką. Na razie jednak tutaj dużo walki w środkowej strefie boiska. Rzekłbym nawet, że ten dzisiejszy mecz jako żywo przypomina ten z wczoraj z Łęcznej, gdzie przez naprawdę długi czas nie było zbyt wielu akcji podbramkowych, gdzie było dużo walki, ale właśnie w środkowej strefie boiska, gdzie ani jedni, ani drudzy nie potrafili sobie stworzyć jakiejś konkretnej przewagi. No i teraz właśnie odbiór Bajera i po chwili złe podanie, teraz odbiór rywali i znowu piłka przejęta przez Orpika i teraz to samo, strata Bidy. Teraz dwa podania celne w wykonaniu naszych przeciwników. Jeszcze walczy Mikołaj Wasilewski z inną 21 z drużyny Pilicy Białobrzegi. No teraz i przejęcie przez Bartka Bidę. Tak więc, jak mówiłem, żadna z drużyn nie jest w stanie wymienić się 5-6 podań na połowie rywala. Po prostu jest wysoko zakładany pressing, jest duża agresja i nic z tego nie wynika. No i teraz! Oj! Postanowił chyba troszeczkę nas rozgrzać Damian Winiarski takim strzałem zaskakującym z około 25 metrów. Piłka szła prosto w bramkę, ale Xavier Dziekoński, widząc jakie tutaj są warunki, pada taka lekka mrzawka, tak więc ta piłka na pewno jest mokra. Mokra jest również murawa, tak więc tutaj próba łapania mogłaby się zakończyć jakimś klopsem. Nie myślał Xavier, nie kalkulował, tylko po prostu wybił piłkę na rzut rożny i znowu piłka szybuje w naszym polu karnym, zgrana na 5 metr, będzie groźnie strzał zawodnika Pilicy Białobrzegi, pewnie jednak broni Xavier Dziekoński. A zatem Xavier, który bronił ostatnio w meczu właśnie pucharowym przeciwko Turowi Bielsk Podlaski, gdzie niestety nie udało się Jagiellończykom wygrać tego spotkania. I teraz Xavier wybicie. Wczoraj na ławce rezerwowych w Łęcznej jednak nie zagrał, szansę dostał Zlatan Alomerowicz. No i tak po meczu żartowaliśmy trochę ze Zlatanem, że pierwszy mecz w tej rundzie, w którym Jagiellonia wygrała i zachowała czyste konto. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie więcej takich sytuacji. Tymczasem znowu jakby się rozochociło w atakowaniu Pilica Białobrzegi. Tymczasem Damian Winiarski, czyli ten, który kilka minut temu sprawdził czujność Xaviera Dziekońskiego, znowu uderzał. Tymczasem akcja Jagiellonii. Bartosz Bajer już w polu karnym. Bajer centra w pole karne, ale jeszcze wybita piłka przez Korczakowskiego. Chociaż zdaniem sędziego będzie piłka dla naszych przeciwników. No muszę przyznać, że jestem trochę tym zdziwiony, bo moim zdaniem jako ostatnim piłkę trącił defensor Pilicy Białobrzegi. A cóż, no niestety nie udało się Bartkowi Bajerowi dobrze zacentrować się w tej sytuacji, aczkolwiek mocno było naciskane przez przeciwnika i no, taka miękka wrzutka zablokowana przez przeciwnika. Jeszcze zdaniem sędziego po drodze piłka miała się otrzeć o Bartka Bidę, znalazła się za linią i dlatego też Oskar Natorski wznawia grę. Tymczasem Bartosz dyszy. Niestety nie udało nam się piłki odzyskać. Już rusza akcja przeciwników. Czy będzie groźnie? Było groźnie, ale dobry powrót jednego z naszych defensorów, który wybił piłkę spod nóg Kacpra Pankowskiego. No i no, te ostatnie minuty zdecydowanie tutaj na korzyść naszych przeciwników. A zatem kolejny rzut rożny dla drużyny z Białobrzegów. No i dobrze byłoby uspokoić tę grę, przede wszystkim dłużej utrzymać się przy piłce na połowie rywala. To, o czym Państwu mówiłem tutaj
że Jagiellonia ma z tym problemy. Miała z tym problemy w ostatnich minutach. Nie potrafiła utrzymać się przy piłce. Podanie strata. Tymczasem dobry teraz chwyt Xaviera Dziekońskiego. I może teraz coś z tego będzie. Xavier, dalekie wybicie na Bartka Bidę. Ale jest jeden Bida kontra trzech rywali. No i pewnie piłkę chwycił Oskar Natorski. Bramkarz Pilicy Białobrzegi. O 2 lata starszy od naszego Xaviera. I Korczakowski do środka, ale zatrzymana akcja przez Jagiellończyków. Bayer do Xaviera. Xavier Dziekoński długo nie myśląc w kierunku Bidy. Bida przyjmuje piłkę w takim efektownym stylu, ale został powstrzymany jednak przez Patryka Walaska. A zatem Patryk Walasek, który jest wychowankiem Lecha Poznań, no w tym sezonie wystąpił w 29 meczach, czyli to jest jego 30. spotkanie. Ma na koncie 1 bramkę, 1 asystę i aż 5 żółtych kartek, w tym także 1 czerwoną. Dołączył do Pilicy w tym sezonie, a zatem to on tutaj jest takim, mam wrażenie, głównym dowódcą tej defensywy drużyny z Białobrzegów. Teraz faulowany przez rywala Mikołaj Wasilewski. I będziemy mieli rzut wolny, no, dosyć sporej odległości od bramki Natorskiego. Jest Bartek Dyszy, jest także, no raczej nie Bartek Dyszy, a jest Bartek Dyszy stał obok piłki, wydawało się, że może będzie chciał to jakoś rozegrać, ale zostawił to swojemu imiennikowi Bartkowi Wiktorukowi. No, niedawno tak w meczu, w jednym z meczów Wiktoruk z tej odległości strzelił gola, ale tym razem jednak dośrodkowanie do Dyszego. Dyszy, Samborski! Nie ma bramki! To jest niebywałe! Wydawało się, że będzie prowadzenie dla żółto-czerwonych. Rozegrany dobrze ten stały fragment gry. Zagranie od Wiktoruka do Dyszego. Dyszy bardzo sprytnie centrował piłkę na 5 metr, gdzie wyskoczył Samborski, trącił piłkę głową i wydawało się, że futbolówka spadnie obok interweniującego Oskara Natorskiego. Ten jednak się wyciągnął jak długi i złapał piłkę zmierzającą do bramki. A zatem pierwsza taka bardzo groźna sytuacja Jagiellonii Białystok i chyba zdecydowanie najlepsza w meczu, bo nawet te strzały Winiarskiego nie były jednak aż tak groźna. Zatem na razie bezsprzecznie bohaterem w swoim zespole jest Oskar Natorski. Mowa oczywiście o drużynie Pilicy Białobrzegi. No szkoda, bo gdyby udało się Jagiellonii objąć prowadzenie, na pewno zdecydowanie łatwiej grałoby się żółto-czerwonym. Chociaż oczywiście miał, jak w poprzednim meczu z Turem Bielsk-Podlaski, Jagiellończycy też prowadzili, a mimo tego przegrali i zakończyli przygodę z Okręgowym Pucharem Polski. Tymczasem na placu gry leży, oj, trzyma się za kolano, nie wygląda to dobrze, proszę Państwa. Naprawdę nie wygląda to dobrze po starciu z Bartkiem Wiktorukiem. No cóż, będzie chyba znowu potrzebna interwencja sztabu medycznego, tym razem Kacper Pankowski, 2003 rocznik. Zawodnik, który w listopadzie skończy 19 lat, a zatem 18-latek, no teraz pokazuje tutaj okolice Łąkotki, tak jakby coś go tam zabolało po tym starciu właśnie z Wiktorukiem. No cóż, już jedna zmiana wymuszona właśnie kontuzją w zespole z Białobrzegów, no i mam nadzieję, że druga już taka nie będzie potrzebna. Kasper Pankowski, który jest wypożyczony z rezerw Radomiaka, tak więc to wypożyczenie zakończy się już niebawem wraz z końcem tego sezonu, no ale zapewne zanim wróci do Radomia, będzie chciał jeszcze pomóc Pilicy w utrzymaniu się na poziomie trzeciej ligi. Tymczasem Pilica w 10, ponieważ Pankowski cały czas opatrywany, ale wydaje się, że w przeciwieństwie do sytuacji z Adrianem Karaskiem, tu nie będzie potrzebna zmiana, chociaż powoli wstaje Kacper Pankowski, ale zdaje się, może kontynuować grę. Tymczasem Jaga pod polem karnym jest Bartosz Bida. Bida, piłka jeszcze wybijana ofiarnie przez rywala. Jeszcze strzela Wojciechowski, ale za pola karnego. Tymczasem Kacper Pankowski wraca na boisko. Może kontynuować grę i co nas bardzo cieszy, że no na szczęście wszystko tu jest w porządku, że młody zawodnik jest zdrowy, że nic tam się poważnego nie stało.
a Oskar Natorski steruje kolegami, pokazuje, jak mają się ustawić, miejsce w której części boiska zająć, aby ta piłka była dobrze, dokładnie zaadresowana. I faul teraz Wiktoruka, ruszają nasi rywale, strata Pankowskiego, ale sędzia wrócił do poprzedniej akcji, gdzie faulował Bartosz Wiktoruk. Korczakowski obok Wiktoruka. No i zawodnik Pilicy Białobrzegi teraz wznawiać będzie grę. Zobaczymy, na którą opcję się zdecyduje. I piłka w pole karne Jagiellonii, w zasadzie na linii 16 metrów, stamtąd wybita i Michał Samborski, a niestety źle przyjął tą piłkę Wiktoruk, już rusza kontra naszych przeciwników. Pankowski, obok niego Pankiewicz, dobra teraz interwencja Pankiewicza, który odbił piłkę, ta jeszcze odbiła się od nóg Pankowskiego i znalazła się za linią końcową, a zatem Xavier Dziekoński w 42 minucie będzie wznawiać grę wybiciem z linii 5 metrów. No, na razie ta pierwsza połowa nie przyniosła nam zbyt wielu emocji pod bramkami, nie przyniosła zbyt wielu przede wszystkim akcji bramkowych. Najlepszy miał zdecydowanie kilka minut temu Michał Samborski po tym bardzo sprytnym zgraniu przez Bartka Dyszego. Widać, że nasi zawodnicy ćwiczyli to na treningach. Widać było, że nie było to dziełem przypadku, że zawodnicy doskonale się rozumieją. No i szkoda tylko, że tej akcji nie udało się zamienić na bramkę. Tymczasem znowu leży na murawie zawodnik Jagiellonii Białystoki. Jeżeli się nie mylę, jest to Bartosz Bida. Tak więc znowu uciekają minuty. Podejrzewam, że sędzia doliczy troszeczkę do tej pierwszej połowy, bo przecież był opatrywany Pankowski. Była zmiana Karaska. Teraz pół minuty zapewne na ten właśnie przerwę w grze z powodu Bartka Bidy, tak więc myślę, że ze dwie minuty, myślę, że spokojnie arbiter doliczy do pierwszej połowy, w której na razie nie padła jeszcze żadna bramka, mamy 43 minutę. No i cóż, na pewno ten remis, oczywiście ten, inaczej, utrzymujący się aktualnie wynik bardziej zadowala Jagiellonię Białystok, chociaż jak już mówiłem, 5 punktów to może być złudna przewaga, ponieważ za tydzień żółto-czerwoni jadą na inny, bardzo trudny teren, do Giżycka na mecze z Mamrami, które też są zaangażowane w walkę o utrzymanie, które są również pod kreską, no i dla nich mecz z Jagiellonią zdaje się być, może być meczem ostatniej szansy na jeszcze włączenie się do tej walki o utrzymanie, tym bardziej, że wczoraj Mamry przegrały swój mecz. I cóż, Jagiellończycy walczą teraz, dobra, teraz powrót Pankiewicza, dobrze, do Samborskiego, Samborski jest w polu karnym, ale ta piłka zbyt daleko od naszego napastnika padła łupem Oskara Natorskiego, Natorski szybko do Korczakowski, no wyszła piłka w aut, wydawało się, że Pankowski jeszcze zdoła opanować futbolówkę w boisku, ale tak się jednak nie stało, chociaż nie, tam nawet nie było aut, był po prostu spalony. Dyszy do Dziekońskiego, Dziekoński do Orpika, Orpik do Wasilewskiego, Wasilewski tak trochę na uwolnienie, żeby oddalić zagrożenie od własnego pola karnego. Jeszcze jest Bartosz Bida, Korczakowski, oj teraz pomylił się Korczakowski, ale niestety to podanie do Wiktoruka też zbyt mocne, tak więc tutaj dużo niedokładności dzisiaj po jednej, jak i po drugiej stronie. Teraz, oj teraz groźny strzał Korczakowskiego i świetna interwencja Xaviera Dziekońskiego, a zatem dzisiaj Xavier miał takie 2-3 strzały, przy których musiał się troszeczkę bardziej postarać, ale póki co bez jakiegokolwiek zarzutu spisuje się bramkarz, który w tym sezonie rozegrał sporo meczów na poziomie PKO BP Ekstraklasa. Oczywiście różne noty zbierał po tych meczach, bo były mecze lepsze, były mecze gorsze, były takie mecze w ogóle zupełnie nieudane, ale to jest młody bramkarz, tak więc to jest oczywiście normalne, że w tym wieku mogą się zdarzać, jak to się mówi, trywialnie klopsy. Najważniejsze, aby Xavier się rozwijał. No i na razie w tym meczu póki co jest, chyba tak trzeba powiedzieć, mocnym punktem drużyny, bo te dwie interwencje bardzo istotne z punktu widzenia naszego zespołu, chociaż jeszcze jest wrzut z autu. Mamy 45 minutę, 3 minuty, tak więc dobrze przewidywałem, że to będą 2-3 minuty doliczone do
do pierwszej połowy, tak, ale no, trochę tych przerw było, więc tutaj nie ma co się dziwić, że akurat taka decyzja arbitra. Tymczasem wydawało się, że Jagiellończycy jeszcze zdołają przejść tę akcję, zdołają jeszcze jakoś rozwinąć, ale tak się nie stało. Teraz Orpik, niedokładne wybicie, poprawia sytuację jeden z jego kolegów. I piłka sprzątnięta sprzed nóg Bartka Bidy. Bartka Bidy, który, umówmy się, nie grzeszy warunkami fizycznymi. Zawodnik mierzący około 170 cm wysokości. Natomiast ta defensywa Pilicy naprawdę wysoka. Czy Korczakowski, czy Walasek, to są naprawdę wysocy zawodnicy. Tak więc no, na pewno tutaj ciężko będzie Bartkowi przebić się w kontekście walki, nie wiem, na warunki fizyczne. Być może swoim sprytem, być może jakimś driblingiem. Tak, prędko szybkością, bo jest to szybki zawodnik, ale no tutaj raczej nie ma co liczyć na wygrane pojedynki główkowe. Tymczasem Bida, no teraz pada, dostał chyba nawet jakiegoś tam przypadkowo, został uderzony w okolice szyi, padł, no ale dobrze, możemy grać dalej. Znowu dalekie podanie w kierunku Samborskiego, czy Samborski, czy jednak górą Oskar Natorski. No trzeba przyznać, że bardzo dobrze czyta grę bramkarz drużyny z Białobrzegów, dobrze wychodzi, dobrze antycypuje, przede wszystkim dobrze skraca pole gry, nie pozwala na to, aby Michał Samborski, który często właśnie, do którego często są adresowane takie dalekie podania, miał miejsce do tego, aby przyjąć piłkę i oddać strzał. No tak więc dobre naprawdę granie w wykonaniu tego bramkarza. No i przede wszystkim ta jedna interwencja, która uchroniła Pilicę od utraty gola po właśnie strzale Michała Samborskiego. Jagiellonia ma jeszcze rzut wolny na własnej połowie, ale to są już ostatnie podrygi. W pierwszej połowie Bartosz Dyszy. Co zrobi Bartosz Dyszy? Czy wznowi granie, czy do kogoś poda? A jednak nie, jednak Xavier Dziekoński zdecydował się do zagrywać. Podejrzewam, że będzie długa piłka w okolice pola karnego Pilicy. Tam jest Samborski, tam jest Huczko, tam jest także Bartosz Bida. I piłka kierowana do Samborskiego, naprawdę wysoka, ale przeskoczył Samborskiego rywal. Jeszcze jest Oliwier Wojciechowski, ale złe przyjęcie piłki przez filigranowego środkowego pomocnika Jagiellonii Białystok. I rusza kontra, ale zatrzymana szybko Pankiewicz. Do Huczki, Huczko do środka, tutaj jest Wiktoruk do Bidy, Bida wpada w pole karne, Bida, gol, jest bramka dla Jagiellonii, Bartosz Bida i to jest to, o czym mówiłem, że może nie ma warunków fizycznych, ale ma ten dryk, ma ten dribbling, potrafi minąć jednego, drugiego rywala, szybka noga, jak to się mówi w żargonie piłkarskim i świetne wejście Bartka Bidy, gol do szatni dla Jagiellonii Białystok, a zatem brawo Bartek, brawo Jaga, 1-0 prowadzimy z Pilicą Białobrzegi i tak jak mówiłem, mecz za 6 punktów, a zatem Jagiellończycy, właśnie nawet nie ma wznowienia gry, arbiter tego meczu kończy pierwszą połowę, a zatem Jagiellonia rzutem na taśmę zapewnia sobie prowadzenie i to jest chyba najlepsze, co mogłoby się wydarzyć, ponieważ no, oczywiście to wpływa na morale, to wpływa na grę drużyny przeciwnej, a przede wszystkim wpływa na Jagiellończyków, którzy teraz na pewno mentalnie będą mocno podbudowani po tej akcji Bartka Bidy, po bardzo ładnej akcji Bartka Bidy, tak więc brawo Bitka za tę akcję. W tym sezonie 3 gole w Ekstraklasie, teraz jeszcze dołożył bramkę na poziomie trzeciej ligi. To tyle na razie z ośrodka treningowego przy ulicy Elewatorskiej, gdzie po 45 minutach Jagiellonia prowadzi z Pilicą 1-0. My słyszymy się za około kwadrans. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. We'll be right back.
Witam Państwa po przerwie. Emil Kamiński, Jaga TV. Za parę, nie wiem czy za parę minut, czy nie, za paręnaście sekund podejrzewam, rozpocznie się druga połowa meczu między Jagiellonią 2 Białystok a Pilicą Białobrzegi. Przypomnijmy, że po 45 minutach żółto-czerwoni prowadzą 1-0. Jedynego gola strzelił Bartosz Bida w ostatniej akcji pierwszej połowy po swoim brawurowym rajdzie wzdłuż linii końcowej tutaj przy w polu karnym rywala, kiedy okiwał jednego, drugiego przeciwnika i strzelił gola. A zatem Jagiellonia prowadzi. Jest to wynik bardzo korzystny dla żółto-czerwonych, nie tylko ze względu oczywiście na 3 punkty, ale także ze względu na sytuację w tabeli, ponieważ przy wygranej z Pilicą Jagiellonia powiększy przewagę nad Białobrzeżanami do 8 punktów, nad Mamrami Giżycko do 10 punktów, tak więc jest tutaj o co walczyć w tej drugiej części spotkania. Widać także sporą motywację, sporą koncentrację w drużynie z Białobrzegów. No i cóż, dobrze byłoby dobrze rozpocząć drugą tę połowę. Zatem, no niestety teraz strata na wysokości, blisko środkowej strefy boiska. Dobrze, teraz Bartosz Bajer, jeszcze był tam Igor Korczakowski, ale faulował zawodnik Jagiellonii Białystok przeciwnika, konkretnie grającego z numerem 18 Stanisława Muniaka, piłkarz, który w październiku skończy 21 lat, oczywiście oznaczony numerem 18, zawodnik, mowa oczywiście o Stanisławie Muniaku, zawodnik, który miał ze sobą przeszłość w Legii Warszawa, oczywiście w akademiach Legii, Escoli, Polonii, no i także w Skrze Częstochowa, z którą awansował do pierwszej ligi, no ale w tym roku zmienił Skrę na Pilicę Białobrzegi. No i teraz właśnie Muniak zmierza do narożnika boiska, skąd będzie egzekwować stałe fragmenty gry, oczywiście rzut rożny i piłka już w naszym polu karnym. Dobra interwencja Dyszego. Jeszcze Korczakowski wgrywa piłkę w pole karne, ale też radzą sobie z tym Jagiellończycy. Nie będzie jednak groźnie i słupek niestety! Niestety tracimy bramkę po bardzo ładnym strzale zawodnika Pilicy Białobrzegi. No mówiłem, że dobrze byłoby wejście w tą drugą połowę, ale niestety nie wchodzimy dobrze. Stanisław Muniak, dla którego jest to pierwszy gol w tym sezonie, 20-latek w swoim 13 meczu, doprowadza do wyrównania, a zatem od 48 minuty mamy 1-1, a zatem niestety tak jak Jaga dobrze zakończyła pierwszą połowę meczu, tak źle weszła w drugą część spotkania, pozwoliła Pilicy na to, aby nasi rywale tutaj dobrze weszli w to spotkanie i jeszcze będzie znowu groźnie, ponieważ Korczakowski do rywala, naszego oczywiście rywala, piłka jednak opuściła plac gry po tym zagraniu zawodnika Pilicy Białobrzegi. I Oskar Dziekoński zupełnie bez szans przy tym strzale, ponieważ po uderzeniu Muniaka w tak zwany na dalszy słupek piłka odbiła się od słupka, no i wylądowała w siatce obok zupełnie bezradnego Ksawiera Dziekońskiego. Do Ksawiera, który na razie rozgrywa naprawdę niezłe zawody. 3 bardzo dobre interwencje w pierwszej połowie. No i tutaj niestety zupełnie bez szans był nasz bramkarz. Tymczasem centra w nasze pole karne. Dobra jednak interwencja Bartka Bajera, ale traci piłkę Bajer. Jest jeszcze Korczakowski. I znowu ta piłka krąży jak elektron wokół naszego pola karnego. Nie ma jednak wykończenia. Teraz dopiero strzał, ale zablokowany przez Mikołaja Wasilewskiego. I aż jeden z zawodników stracił buta. Jest nim Bartosz Bida, zdaje się. Tak został potraktowany przez przeciwnika. Aż but spadł strzelcowi gola dla Jagiellonii Białystok. Teraz nakłada sobie trzewik zawodnik Jagi.
Teraz Xavier Dziekoński. Xavier Dziekoński będzie wznawiał grę. No cóż, jeżeli chodzi o bilans meczów domowych, wyjazdowych, Pilica Białobrzegi zdecydowanie nie jest ekipą, która dobrze radzi sobie w gościnie. W tym sezonie tylko 3 zwycięstwa w delegacji, ostatnie odniesione w kwietniu, a poprzednie 2 jeszcze w ubiegłym roku, tak więc w tym roku tylko 1 wygrana w delegacji. Jagiellonia Białystok u siebie cały czas ma ten negatywny bilans, ale głównie ze względu na dosyć słabą rundę jesienną, już wiosną wygląda to zdecydowanie lepiej. Tutaj w tym roku Jagiellonia u siebie przegrała tylko raz w meczu z KS-em Kutno, natomiast też jeden remis z Unią Skierniewice, pozostałe spotkania zakończone wygranymi, tak więc dobrze byłoby pójść za tym tropem, pójść, kontynuować tę korzystną statystykę. Pankiewicz do Wasilewskiego, Wasilewski, ale mało rusza Jagiellończyków, oddanie do boku do Samborskiego i ten niestety w prostej sytuacji traci piłkę na rzecz przeciwnika. Będzie zatem aut dla naszych rywali. Już piłka szybuje blisko z środkowej strefy boiska. Ruszają zawodnicy Pilicy Białobrzegi. Brawo Pankiewicz, chociaż nie udało się niestety na dłużej odzyskać tej piłki. Korczakowski wymienia podania z jednym ze swoich partnerów z drużyny. Bartłomiej Michalski, dalekie zagranie w okolice pola karnego, tam jest Kacper Pankowski. Pankowski ma obok siebie ładnie dosyć, minął teraz Kamila Huczkę. Pankowski, wycofanie w okolice pola karnego do Klinickiego, no ale jego dośrodkowanie niedokładne, przejęte przez Xaviera Dziekońskiego. I tegoroczny maturzysta, który w ubiegłym tygodniu jeszcze zdawał rozszerzoną maturę z geografii, zagrywa do Kamila Huczki. Huczko natychmiast do Pankiewicza, Pankiewicz do Wojciechowskiego, ale Wojciechowski już naciskany przez rywali, a konkretnie Damiana Winiarskiego. Teraz ruszył przed siebie mocno Jakub Orpik. Oj, teraz Orpik popchnął rywala. No teraz jakieś potężne zamieszanie między zawodnikami Jagiellonii i Pilicy Białobrzegi. Sędzia, no jakieś dyskusje, jakieś tutaj walki kogutów obu zawodników, ale no obędzie się chyba bez żółtych kartek, chociaż sędzia jeszcze wzywa do siebie zawodników jednej i drugiej drużyny. No tam doszło do jakiejś przepychanki, do jakiegoś tam nieporozumienia. No jeszcze wyjaśnienia sobie coś arbiter z zawodnikami. No było się bez kartek, to najważniejsze. Tymczasem mamy zmianę w Jagiellonii. Plac gry opuścił Michał Samborski. W jego miejsce zameldował się Hubert Karpiński, czyli nasz najskuteczniejszy zawodnik. Aczkolwiek dodajmy, że w tym roku, w tej rundzie Karpiński strzelił 1 gola i to w ostatnim meczu z rezerwami Legii Warszawa. Ale oczywiście dobrze byłoby, żeby zdobył bramkę również z Pilicą Białobrzegi, której przypomnijmy w pierwszej rundzie strzelił aż 4 gole. Tymczasem piłka w pole karne już zagrana, tam jednak wybita przez rywali. Jest jeszcze Oliver Wojciechowski. Wojciechowski zagrywa do Wasilewskiego. Wasilewski centruje w pole karne, tam jest Bida. Bida wypychany jednak poza obręb szesnastki. Jeszcze walczy o piłkę i będzie rzut karny dla Jagiellonii. Brawo Bartek Bida, który nam tutaj powoli wyrasta na MVP tego spotkania. Gol, teraz wywalczony rzut karny, już piłkę przejął Mikołaj Wasilewski. Długo się nie zastanawiając, ale bardzo sprytnie Bartek Bida wyprzedził przeciwnika. No i widać, że piłkarz o takim doświadczeniu, o takiej renomie jest wartością dodaną dla swojego zespołu. A zatem brawo Bitka, brawo Bartek i czyżby Mikołaj ponownie dał prowadzenie Jagiellonii Białystok. Kolejny wychowany Krucznika 2001. Mikołaj Wasilewski, gol! Jest bramka! Jest ponowne prowadzenie Jagiellonii Białystok, a zatem Jaga 2,
Pilica 1. 7 minut cieszyli się z wyrównania nasi przeciwnicy. No i Mikołaj Wasilewski, który w ostatnim meczu rozgrywanym tutaj przy Elewatorskiej zaliczył asystę przy bramce Michała Samborskiego, teraz sam strzela gole. No i dodajmy, że jest to jego pierwszy gol w tym sezonie. Oczywiście pierwszy gol ligowy, bo Mikołaj strzelił gola także w meczu pucharowym w Łomży, gdzie Jagiellonia rywalizowała w ćwierćfinale rozgrywek o okręgowy Puchar Polski. No ale to był puchar, tutaj liga, zatem mamy pierwszą bramkę Mikołaja w tym sezonie. No, zatem brawo nasz kapitanie, brawo Mikołaj. Jaga ponownie na prowadzeniu i podejrzewam, że znowu ruszą mocniej nasi przeciwnicy. Tymczasem Hubert Karpiński, który może się jawić jako taki koszmar minionego, chciałoby się powiedzieć, lata, ale to nie było lato, bardziej koszmar minionej jesieni, bo jednak przegrać u siebie 2-8 to na pewno musiało zaboleć zawodników z Białobrzegów, a Hubert Karpiński wtedy wcielił się w rolę futbolowego kata strzelające 4 gole. Czy dzisiaj uda mu się chociaż raz pokonać bramkarza drużyny przeciwnej, Oskara Natorskiego? Przekonamy się o tym niebawem, ponieważ teraz piłka pod naszym polem karnym. Może być groźnie, Wasilewski musi wracać. Piłka zacentrowana, brawo Ksawier Dziekoński! Świetna interwencja młodego bramkarza. Mogli szybko doprowadzić do wyrównania po tym bardzo zaskakującym zagraniu Bartosza Zawadzkiego, ale Ksawier Dziekoński wyciągnął się bardziej jak jakiś gimnastyk, wyciągnął swoją długą nogę, nie pozwolił, aby ta trafiła do bramki. Będzie rzut rożny, a zatem kolejna świetna interwencja Ksawiera Dziekońskiego, który też daje w tym meczu jakość, który daje pewność w defensywie, a tymczasem nasi rywale cały czas w okolicach pola karnego i wybita piłka przez Huberta Karpińskiego. Rusza Bida. Bida niestety teraz faulowany był przez przeciwnika, przez Bartłomieja Michalskiego. Chociaż nie, zdaniem sędziego to Bida faulował. Miałem wrażenie, że to jednak był faul na Bartku, ale już nie ma co roztrząsać tej sytuacji. Teraz faule Bartka Bajera na przeciwniku. No, zbliżają się w okolice naszego pola karnego przeciwnicy. I żółta kartka dla Bartka Wiktoruka, który został przez chwilę upomniany przez arbitra. No i cóż, będzie musiał teraz Bartek uważać, żeby za chwilę... bo tego meczu jeszcze trochę zostało, mamy jeszcze ponad 30 minut drugiej połowy, żeby za chwilę nie musiał schodzić z boiska. Na szczęście, jeżeli chodzi o Bartka, to nie był zagrożony pauzą, a zatem będzie mógł zagrać także w bardzo ważnym meczu, także dla Jagiellonii w Giżycku. Oczywiście najpierw trzeba dokończyć ten mecz, trzeba dowieść to prowadzenie do końca, no i wtedy mecz w Giżycku będzie tym meczem już o, może nie o pewne utrzymanie, ale o to, żeby te pozostałe spotkania, które zostały Jagiellonii 2 do rozegrania, już miały taki dużo spokojniejszy wymiar. Bartek, nie, to jest, przepraszam, Oliwier Wojciechowski jeszcze faulowany przy próbie wyprowadzania piłki. No teraz sporo takich fauli ze strony naszych rywali. No muszą Jagiellończycy troszeczkę uspokoić grę. Tymczasem znowu są jakieś tutaj prowokacje, znowu próbują tutaj sprowokować naszego kapitana, ale nie, oczywiście Bartek Wiktoruk nie jest kapitanem, jest nim Mikołaj Wasilewski, ale naszego lidera drugiej linii, bo niewątpliwie to Bartek jest tym liderem, no i podejrzewam, że jakieś tam hasła, jakieś zaczepki, wszyscy wiedzą, że Bartek ma żółtą kartkę. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje trenera, ale nie zdziwiłbym się, gdyby za jakiś czas Bartek został zmieniony przez kogoś. Spójrzmy na ławkę Jagiellonii Białystok, no tam są tam jest chociażby Michał Surzyn, podejrzewam, czy Michał Mościcki, tak więc to są tacy typowi zawodnicy do środka pola, którzy mogliby wejść w miejsce Bartka Wiktoruka. Tymczasem Jagiellonia znowu wściekle atakowana przez rywali, ale udało się Wasilewskiemu, nie udało się Mikołajowi wyprowadzić tej akcji, ponieważ zdaniem sędziego piłka po jego zagraniu opuściła plac gry. Natomiast teraz problemy z mięśniem dwugłowym uda ma jeden z zawodników Pilicy Białobrzegi. No i musi o własnych siłach opuścić plac gry, a mowa o, zdaje się, kapitanie. Tak, to jest kapitan Pilicy
czyli Wiktor Żurawski. To jest ciekawy zawodnik, proszę Państwa, bo rocznik 2003, który jeszcze jako 15-latek występował w młodzieżowej reprezentacji, w młodzieżowych reprezentacjach Polski i grał u boku takich zawodników jak chociażby Kacper Kozłowski czy Aleksander Buksa, Jakub Ojrzyński, Szymon Włodarczyk czy chociażby Hojo Kowalski, tak więc na pewno grał u boku mocnych, bardzo mocnych zawodników tymczasem. No, zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować grę. Podszedł do niego teraz jeden z fizjoterapeutów. I zobaczymy, czy Żurawski wróci jeszcze na boisko, czy nie. Chociaż nie widać tutaj, aby ktoś tam się specjalnie rozgrzewał w okolicach ławki rezerwowych. Chociaż tam widać, że widzę, że jeden z zawodników się już ubiera do wyjścia. Zatem być może Żurawski, no chyba jednak nie będzie w stanie kontynuować tego spotkania. No, zatem kapitan drużyny Pilicy Białobrzegi opuszcza plac gry, ten, którego w przeszłości powoływał Marcin Dorna do kadry U15 czy U16. Już kończy swój występ w 60. minucie. Za chwilę dowiemy się, kto wejdzie w jego miejsce. Natomiast Jagiellonia oddala zagrożenie spod własnego pola karnego. A zatem Pilica w dziesiątkę. No dzisiaj wyjątkowo pechowy mecz dla jej zawodników, ale o tym za chwilę, bo teraz błąd defensywy, błąd Korczakowskiego. Już Bida musiał niestety zwolnić z tą akcją, ale Bida oddaje piłkę Wiktorukowi. Wiktoruk do Bidy, Bida obił jeszcze nogi rywala i czy niestety nie wywalczył ani wrzutu z autu, ani rzutu rożnego. Walczą jeszcze zawodnicy Jagiellonii o to, aby nasi rywale nie wyszli z kontrą. No i na tyle skutecznie to uczynili, że jest wrzut z autu. No i mamy zmianę. Tak jest, zejdzie, a w zasadzie już zszedł Żurawski, a w jego miejsce na placu gry melduje się inny defensor, bo to on zastępuje Żurawskiego, a mowa o tak, numer 14, a zatem Olaf Uziębło, nie Oziębło, a Uziębło, zawodnik, który w październiku skończy 20 lat. No i cóż, nie ma może tak bogatej karty jak kapitan, jak Wiktor Żurawski, ale cóż, niewątpliwie też trzeba będzie na niego uważać, żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia, żeby tutaj Jagiellonia nie napytała sobie biedy. Wiadomo, że trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać to prowadzenie, natomiast Olaf Uziębło w tym sezonie 22 mecze, co ciekawe, 6 żółtych kartek, 1 czerwona, tak więc w przeszłości bronił barw rezerw Rakowa Częstochowa. I to on tutaj zastąpił Żurawskiego. Natomiast nasi rywale w ostatnich minutach, już po tym jak po bramce Mikołaja Wasilewskiego Jagiellonia wyszła na prowadzenie, robią wszystko, żeby na dłużej zdomowić się na naszej połowie i przede wszystkim stwarzać zagrożenie pod bramką Xaviera Dziekońskiego. Piłka zagrana w pole karne, no i jeszcze po nodze Mikołaja Wasilewskiego znalazła się poza placem gry i szybkie dośrodkowanie będzie z rzutu rożnego. Już Igor Korczakowski ustawiony w narożniku boiska. No muszą trzymać koncentrację piłkarze Jagiellonii Białystok. Korczakowski centra w pole karne. Na szczęście żadnemu z zawodników Pilicy nie udało się tej akcji zamknąć. Już rusza Wiktoruk do Bajera. Bajer ma Bidę, ale Bida musi uważać, żeby nie spalić. Tymczasem Bajer naciskany przez rywala utrzymuje się przy piłce, ale będzie musiał wycofać tak do Wiktoruka. Wiktoruk szybko w kierunku Bidy i Bida niestety źle przyjął piłkę, aż złapał się za głowę Kamil Huczko, bo stał zupełnie niepilnowany na lewej stronie i ta piłka mogła
spaść pod nogi Kamila Huczki, no ale tak się jednak nie stało i nasz lewowahadłowy musi teraz wracać na swoją pozycję, musi teraz pilnować tyłów. Natomiast Oliwier Wojciechowski podszedł wyżej, teraz cofają się Jagiellończycy. Widać, że Bartek Bida stara się sterować, podpowiadać kolegom, ale ma olbrzymie doświadczenie, sporo meczów na poziomie ekstraklasy, sporo bramek, jak wyliczył serwis ekstraklasa.org. Jest to drugi po Jakubie Kamińskim zawodnik urodzony w XXI wieku, który strzelił 10 goli lub więcej na poziomie PKO-BP Ekstraklasy. Przypomnijmy ostatni gol w Gliwicach w tym sezonie. A zatem Bartek Bida no, dzisiaj dołożył bramkę, co prawda nie w Ekstraklasie, tylko w trzeciej lidze, ale cóż, na pewno nie był to dany sezon dla Bartka w Ekstraklasie. I to nie chodzi o występy, a chodzi o kontuzje, które go trapiły, które nie pozwalały mu rozwinąć skrzydeł. Tak jak mówił nam podczas zgrupowania w Belek, Bartek miał nadzieję, że uda się w końcu bez żadnych kontuzji, bez niczego. No, ale na szczęście nic tam wielkiego się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o Bartka, wrócił do gry. No i cóż, dzisiaj jest ważnym ogniwem naszego zespołu, naszych rezerw, ponieważ strzelił gola, wywalczył rzut karny. Niewątpliwie w tej chwili to on wyrasta na MVP tego spotkania. Myślę, że obok Xaviera Dziekońskiego, bo też Xavier kilka bardzo istotnych interwencji w bramce jagiellońskiej. Ale musi cały czas uważać Xavier. Jest 66. minuta, rywale nie ustają w ataku. Tymczasem zablokowany strzał Muniaka. Jeszcze są przeciwnicy przy piłce, próbował odzyskać futbolówkę wprowadzony w drugiej połowie Olaf Uziębło, ale jest wrzut z autu. Piłka znowu w naszej 16. Bartosz Bajer długo nie zastanawiając się wyekspediował piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. Jeszcze jest Bartosz Bida, jeszcze jest Wiktoruk w kierunku Wojciechowskiego i Bajer. Ale rywale trochę nas zamknęli na naszej połowie. Dopiero teraz wycofanie do Natorskiego. Bramkarz ma sporo miejsca i wybiera jednego ze swoich środkowych defensorów. Walasek. Korczakowski. Korczakowski, dalekie zagranie w kierunku naszego pola karnego, ale tam był Bartosz Dyszy do Wojciechowskiego, Wojciechowski do Bidy i Bida dobrze teraz w kierunku Karpińskiego, chociaż ta piłka trochę za plecy naszego najskuteczniejszego zawodnika w drugim zespole Jagiellonii Białystok. Hubert Karpiński, który pojechał z pierwszym zespołem Jagiellonii na zgrupowanie do Belek, ale zbyt długo nie zabawił w Turcji, ponieważ kontuzja wykluczyła go z udziału w zgrupowaniu. A zatem po kilku dniach wrócił do Białegostoku i po wyleczeniu urazu przygotowywał się już z drugim zespołem. No zobaczymy, na razie tutaj czekamy na to, żeby po bramce strzelonej Legii Warszawa dzisiaj również dołożył kolejne trafienie. Tymczasem akcja Jagiellończyków, dobrze rozprowadzona kontra. Jest Oliwier Wojciechowski, niestety traci piłkę w pojedynku z przeciwnikiem. Jeszcze próbował uzyskać ją Kamil Huczko, jeszcze tam gdzieś jest Szymon Pankiewicz, ale ostatecznie niewiele z tego wynika. Jest zmiana w zespole Pilicy Białobrzegi. Plac gry opuścił grający z numerem 23 Kacper Pankowski, a w jego miejsce na boisku melduje się Marcin Bykowski, numer 10. Rosły, wysoki napastnik, który na pewno będzie bardzo przydatny zespołowi z Białobrzegów w polu karnym w tym sezonie. 18 meczów, 5 goli, jest to drugi strzelec Pilicy w tym sezonie, tak więc no, trzeba będzie uważać na tego rosłego zawodnika, szczególnie przy jakichś dośrodkowaniach, stałych fragmentach gry. No i na pewno będzie też sprawiał spore problemy, bo widać, że nawet jest wyższy od Bartka Dyszego czy Kuby Orpika, więc niewątpliwie czeka naszych defensorów w tych ostatnich 20 paru minutach, no walka wręcz, tak bym powiedział, z Bykowskim. Tymczasem Walasek właśnie do Bykowskiego, ten jednak nie opanował piłki i Xavier Dziekoński teraz obił
właśnie Bykowskiego. No troszeczkę mieliśmy szczęścia, bo żeby Bykowski zdołał przyjąć tę piłkę, to mogłoby się zrobić bardzo groźnie, a tak jednak nie zdołał jej opanować. Futbolówka wyszła w aut, skąd grę wznawiać będą Jagiellończycy, a konkretnie uczyni to, zdaje się, Szymon Pankiewicz, który już podbiegł po piłkę i w swoich dłoniach, trzymając ją, zmierza ku linii bocznej. I Pankiewicz, jest obok Bartek Bida, ale wybiera Bartka Wiktoruka. Bida. Teraz Wasilewski. Wasilewski do Dziekońskiego. Dziekoński, trochę niedokładne wybicie. Piłka przejęta przez przeciwników. No ale też jak błąd popełnił Xavier, taki mylą się nasi rywale. Michalski podał do Uziębły, a ten ostatni pozwolił, aby piłka znalazła się poza boiskiem. Mamy 70. minutę meczu. Jagiellonia od 54. minuty prowadzi 2-1. Przypomnijmy, gole dla Jagiellonii strzelili dwaj wychowankowie rocznika 2001, czyli w ostatniej akcji pierwszej połowy Bartosz Bida, w drugiej połowie z rzutu karnego ponownie Jagiellonię na prowadzenie wyprowadził Mikołaj Wasilewski. Natomiast jeszcze wcześniej, bo w 47. minucie, gola dla rywali strzelił Stanisław Muniak. Tymczasem znowu piłka w naszym polu karnym. Na nasze szczęście źle zachował się Bartosz Zawadzki i Walasek do Kiorczakowskiego. Mylą się jednak rywale. Oj, teraz mało brakowało, aby Karpiński przejął piłkę po zagraniu Kamila Huczki. Brawo, Kuba Orpik, wygrany pojedynek główkowy z rywalem, ale tylko na chwilę ta piłka wraca pod nasze nogi, bo już odzyskana przez przeciwników. A i teraz mieliśmy może nie tyle szczęście, co po prostu rywale źle rozegrali ten stały fragment gry. Piłkę bowiem na 18 metrze miał już na swojej nodze Bartosz Zawadzki, ale najbardziej doświadczony w kadrze Pilicy Białobrzegi zawodnik. Po prostu fatalnie skiksował, piłka przeszła wyraźnie obok bramki Xaviera Dziekońskiego. Jeszcze był to słaby strzał, który nawet gdyby zmierzał w kierunku bramki, nie miał prawa zagrozić bramce Jagiellonii Białystok, a zatem na 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Jagiellonia cały czas na prowadzeniu, no i teraz wypadałoby jednak opanować piłkę, poszanować ją, jak to się mówi. Teraz faulowany Pankiewicz. Kamil Huczko, czy jednak Pankiewicz? Pankiewicz będzie tym wznawiającym grę. Szymon Pankiewicz, który wrócił w tym sezonie po długiej kontuzji. W ubiegłym, jak pewnie Państwo pamiętacie, dwa występy na poziomie ekstraklasy jeszcze za kadencji trenerskiej Bogdana Zająca. Tymczasem a piłka w pole karne. Oj, teraz miał okazję Hubert Karpiński. Bardzo dobre zagranie. No i nie wykorzystał tej okazji nasz napastnik. Szkoda, bo mógł to troszeczkę inaczej scentrować. Przynajmniej tak wyglądało to z tej perspektywy. No ale cóż, podejrzewam, że jeszcze jeden gol na pewno dałby Jagiellonii sporo spokoju na tych ostatnich 20 minut, no ale tak się jednak nie stało. Cały czas to skromne, jednobramkowe prowadzenie żółto-czerwonych. Piłka już pod nogami Zawadzkiego, ale wyjaśniona sytuacja przez Orpika. Jeszcze rusza Wojciechowski. Zagranie do Karpińskiego. Karpiński. Świetna akcja Karpińskiego. Co zrobi Hubert Karpiński? Karpiński nie zdołał oddać piłki i nie ma faulu. Czysty odbiór przeciwnika. Już ruszają nasi przeciwnicy. Jest Zawadzki, ale jest także Bayer. Nie zdołał jednak Bartek o przejęcie tej piłki. Już Korczakowski na naszej połowie. Korczakowski w kierunku pola karnego. Podchodzi Korczakowski, ale nie zdołał dobrze zagrać piłki koledze. Na tym, który tak gonił za tą piłką, był Bartłomiej Michalski. Czekał tylko, aby przed linii końcowej, zagrać piłkę do ustawionych w polu karnym kolegów. No ale piłka wyszła poza plac gry i Xavier Dziekoński będzie tym, który teraz wznowi grę. Zagrał dobrze do Wasilewskiego, Wasilewski do Oliwiera Wojciechowskiego, Wojciechowski ponownie do Wasilewskiego i Oliwier
do Bartka Wiktoruka. Wiktoruk ma na plecach jednego rywala, drugiego, a i teraz szukał takiego zagrania między nogami rywala. Konkretnie chciał troszeczkę ośmieszyć Korczakowskiego, ten jednak chciał jakby powiedzieć, nie kolego, nie ze mną to numery, wystawił nogę, nie pozwolił sobie założyć siatki Korczakowski, tylko że szybko Jagiellończycy odzyskali piłkę, ale jak szybko ją uzyskali, tak szybko ją stracili. I teraz Korczakowski do Bykowskiego, Bykowski przed nim dużo niższy Bajer, ale radzą sobie zawodnicy Jagiellonii Białystok. Już jest Wiktoruk, a i na spalonym był niestety Bartosz Bida, który nie zdołał przejąć, inaczej mógł przyjąć piłkę, tylko nie mógł uczestniczyć w tej akcji. Dlatego oddaliśmy troszeczkę tę piłkę za darmo. Szkoda, bo gdyby Wiktoruk lepiej dostrzegł lepiej ustawionego Huberta Karpińskiego, może nie musielibyśmy teraz tutaj grać w fazie defensywnej, nie musielibyśmy teraz, jak to się mówi, biegać za piłką, a tymczasem rywale nie bawią się w żadne półśrodki. Dośrodkowanie w nasze pole karne, tam jednak króluje Bartosz Dyszy, ale trzeba będzie uważać, ponieważ podejrzewam, że przy tak wysokich napastnikach przeciwnicy nie będą tu grali żadnej tiki-taki, tylko będzie jedna, druga, trzecia, czwarta centra, no a tam jest, mają kim grać głową, bo jest i wysoki Bykowski, są też inni mający sporo centymetrów rywale, a trzeba zatem oddalić to zagrożenie. Tymczasem Bida rusza z piłką, Bartosz Bida, 2-1, jedzie akcja Jagiellonii do Karpińskiego, Karpiński w polu karnym, Karpiński, nie ma bramki! Nawet nie wiem, jak to skomentować, proszę Państwa. To powinno być 3-1. Jagiellonia w tym momencie powinna zamknąć ten mecz. Świetnie zabrał się Bartosz Bida, który minął rywala, wyłożył piłkę Karpińskiemu. Ten zaś taką podcinką chciał zaskoczyć Oskara Natorskiego i piłka wylądowała, ale obok bramki. No szkoda, 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 aż nie chce się przytaczać pewnego piłkarskiego powiedzenia. Miejmy nadzieję, że nie będzie ono miało zastosowania w przypadku Jagiellonii Białystok. 76. minuta meczu. Można było już tutaj zamknąć rywalizację. No teraz nie wiem, czy piłka nie wyszła poza boisko. Nie ma to znaczenia, ponieważ odzyskał piłkę Mikołaj Wasilewski. Zagranie do Bidy, ale jeszcze bardzo ofiarny powrót, bardzo ofiarny wślizg Macieja Kęcla. I Kęcel wybił piłkę w aut, ale zdaje się jeszcze coś z problemami zmaga się nasz kapitan, czyli Mikołaj Wasilewski, ten, który strzelił gola dającego obecnie Jagiellonii prowadzenie. Tymczasem to spotkanie z trybun oglądają chociażby Przemek Mystkowski, Patryk Czerech i zmiana w Jagiellonii, a w zasadzie chciałem powiedzieć zmiany, ale widzę, że plac gry na pewno opuszcza Bartek Bida, w jego miejsce melduje się Michał Surzyn. No co tu dużo mówić, MVP tego spotkania, zawodnik, który zrobił dzisiaj różnicę, gol po bardzo ładnej, indywidualnej akcji, no i wywalczony rzut karny. To tyle dał Bartek Bida, tymczasem Mikołaj Wasilewski opatrywany poza boiskiem. No, można powiedzieć, że Hubert Karpiński zabrał mu jeszcze asystę, bo powinien mieć także asystę. No, podejrzewam, że Hubert do teraz się zastanawia, jakim cudem on tej akcji nie zamienił na bramkę. My mamy jeszcze wrzut z autu, jest Jakub Orpik. Zagrywa do Karpińskiego właśnie. Karpiński, Surzyn, no i tracimy piłkę Surzyn. Trzeba będzie zatrzymać akcję, no i faulował Bartosz Dyszy Bykowskiego. Uziębło do Walaska. Walasek do jednego ze swoich partnerów. Piłka w nasze pole karne, ale tam pewnie interweniuje Bartosz Dyszy. Ponownie Walasek do Michalskiego. Michalski natychmiast do Kęcla. Kęcel do Uziemby. Uziębło w pole karne, gdzie jednak pewnie główkuje Szymon Pankiewicz. Teraz Bartek Wiktoruk do Wojciechowskiego. Surzyn. I Wasilewski, długo nie myśląc, odbija piłkę daleko w kierunku Karpińskiego, no ale Karpiński nie dał rady dwóm rosłym defensorom drużyny przeciwnej. No teraz Jagiellonia znowu w tej fazie defensywnej
Uziębło obok niego, wprowadzony przed chwilą Służyn. Teraz dobra interwencja filigranowego zawodnika Jagiellonii Białystok. Służyn, ale świetne podanie do Karpińskiego. Karpiński, Karpiński, pusta bramka. Karpiński i nie ma gola. No ten chłopak ma jakieś fatum. To jest niebywałe. Trzecia sytuacja. Powinien mieć już dzisiaj przynajmniej drugą bramkę, jeżeli nie trzecią. A tymczasem kapitalna interwencja Macieja Kęcla, który ofiarnym ślizgiem wybił piłkę w narzut rożny, zdaje się. Ależ wcześniej trzeba też docenić naprawdę kapitalne podanie Michała Służyna. Tak więc no, Karpiński, podejrzewam, że zastanawia się, jakim cudem on jeszcze nie ma dwóch goli. Oj, leży ta pilica Białobrzegi Hubertowi Karpińskiemu jesienią. Cztery gole dzisiaj, powinny być już przynajmniej dwa. Na razie niestety nie ma żadnego. 80. minuta, Jagiellonia cały czas prowadzi 2-1. Kamil Huczko będzie tym dośrodkowującym. Piłka już szybuje w polu karnym rywala. Gol! Jest bramka! Bartosz dyszy! A zatem Jagiellonia podwyższa prowadzenie. Jest 3-1. Świetne dośrodkowanie Kamila Huczki i Bartosz dyszy. Środkowy defensor wyskoczył do takiej opadającej piłki, która przefrunęła także nad bramkarzem, nad Oskarem Natorskim i umieścił ją w zasadzie już w pustej bramce. A zatem brawo Jaga, brawo, że te niewykorzystane sytuacje nie podłamały naszego zespołu. 3-1 i wydaje się, że w tych ostatnich minutach już nic złego żółto-czerwonym stać się nie może. Jagiellonia 3, Pilica Białobrzegi 1. I wydaje się, że 3 punkty zostaną w Białymstoku. Tak bardzo ważne 3 punkty, 43 punkty będzie miała Jagiellonia. Oczywiście, jeżeli wygra ten mecz, bo jeszcze ponad 10 minut spotkania, a futbol już nie takie rzeczy widział. Tak więc oczywiście nie może być żadnego rozprężenia. Podejrzewam, że Pilica teraz otworzy się już bardzo. Wyjdzie bardzo wysoko. Będzie chciała atakować. Jak już mówiłem, są wysocy napastnicy. Z pewnością będą piłki centrowane w nasze pole karne. Czy może na jakieś zgranie, może na tak zwaną aferę. Bo dodajmy sobie tylko, możemy sobie wyobrazić, co by było, jeżeli w najbliższych, nie wiem, minucie, dwóch rywale strzelą gola, no to wtedy zrobi się nerwowo, zrobi się niepotrzebne zamieszanie, a my tego nie chcemy. My chcemy, żeby tutaj Jagiellonia spokojnie grała. Teraz Michał Służyn, teraz są te kluczowe 3-4 minuty, ponieważ podejrzewam, że jeżeli w 85, 6 minucie Jaga będzie dalej prowadzić 3-1, to już tutaj się nic wielkiego nie wydarzy. Tak więc panowie, koncentracja, koncentracja i jeszcze raz koncentracja. Jakub Orpik, który dzisiaj stoczył nie jeden bój z przeciwnikiem. Teraz on będzie tym wrzucającym piłkę z autu. Jakub Orpik, obok niego Mikołaj Wasilewski, do niego kierowane zagranie. I teraz Orpik daleko, daleko na połowę rywala do Huberta Karpińskiego. A co, niech sobie pobiega kolega z rocznika. W końcu wszedł w drugiej połowie. Ma jeszcze siły. No i pokazał, że dobrze się czuje na tle tego rywala. I brawo, brawo Ksawier Dziekoński. Właśnie to jest takie, no mówiąc krótko, zabieranie minut, zabieranie czasu. Nie pozwalają Jagiellończycy tutaj rywalom na rozwinięcie skrzydeł. Zagranie do Huczki, Huczko. Przed pole karne, brawo, teraz dobry odbiór Oliwiera Wojciechowskiego i mogło być bardzo groźnie pod polem karnym przeciwnika, bo już tam Michał Służyn zmierzał do piłki, którą jednak ofiarnym ślizgiem wybił bramkarz Oskar Natorski. No, Natorski dzisiaj puścił 3 gole. Być może mógł jakoś lepiej zachować się przy drugiej bramce, ale co trzeba mu oddać, to jednak no, kilka naprawdę niezłych interwencji, szczególnie w pierwszej połowie po strzale Michała Samborskiego. Tymczasem Pankiewicz do przodu, tam jednak strata i znowu jeszcze ruszają Białobrzeżanie. Jeszcze podejrzewam, ten mecz potrwa z 10-11 minut, bo sędzia na pewno coś doliczy za przeprowadzane zmiany. Tak więc 2-3 minuty na pewno będą doliczone, chociaż w drugiej połowie nie było już aż tylu przerw spowodowanych kontuzjami, jak miało to miejsce jeszcze w pierwszej odsłonie tego spotkania. Piłka zagrana przed pole karne.
Tam są nasi rywale, ale tam są także nasi defensorzy, a także pomocnicy. Tak jak teraz Bartek Wiktoruk i skutecznie, bardzo skutecznie obija przeciwnika. Będziemy zatem mieli jeszcze wrzut z autu, co prawda na wysokości naszego pola karnego, ale to Jaga cały czas jest przy piłce. Szymon Pankiewicz truchtem, takim bardzo, bardzo powolnym truchtem zbliża się do piłki. I to on będzie tym wznawiającym grę. Jest przed nim Bartosz Bajer, jest także Kamil Huczko. A ten daleko w kierunku Karpińskiego, ale przed Karpińskim stali jeszcze inni zawodnicy i tymczasem może być groźnie w polu karnym Jagiellonii. Ale brawo za świetną interwencję naszym defensorom. Zdaje się, Szymon Pankiewicz takim bardzo ofiarnym ślizgiem zablokował strzał jednego z atakujących Pilicy Białobrzegi, czyli Białobrzeżanie wcale nie zamierzają tutaj poprzestawać na atakowaniu. Zależy im jeszcze na strzeniu tego gola kontaktowego. Piłka w naszym polu karnym do Korczakowskiego, ale zdecydowanie przeciągnięte to dośrodkowanie. Piłka znalazła się już za linią boczną. I proszę zobaczyć właśnie to zaangażowanie naszych rywali. Biegnie po piłkę zawodnik Pilicy Białobrzegi, szybko ją podaje Ksawierowi Dziekońskiemu, aby ten jak najszybciej wznowił grę. 85. minuta meczu, Jaga cały czas utrzymuje dwubramkową przewagę nad rywalami. Prowadzimy 3-1 z Pilicą Białobrzegi. No i w tym drugim meczu, pierwszym rozgrywanym w Białymstoku z rywalem z Białobrzegów, Jagiellonia jest na prowadzeniu. Czyżby 3 punkty zostały w Białymstoku? Wszystko na to na razie wskazuje i oby tak było do samego końca. Tymczasem Hubert Karpiński naciska na bramkarza. Dobrze ustawiona, mądrze Jagiellonia. Nie wychodzi zbyt wysoko, tak żeby rywal nie złapał jej na kontrę. I Szymon Pankiewicz przy piłce. W kierunku Wiktoruka, ale uprzedzony teraz Bartek Wiktoruk, chociaż na chwilę tylko, bo piłka dalej w posiadaniu Jagiellończyków. Wrzucać ją z autu będzie Szymon Pankiewicz. Pankiewicz do Wiktoruka, Wiktoruk do Karpińskiego. Karpiński ładnie teraz uwolnił się spod opieki rywala, ale niestety siła złego na jednego. Trzeci z przeciwników zablokował naszego napastnika i już piłka rzucona daleko w okolice pola karnego Jagiellonii, ale tam pewny chwyt Ksawiera Dziekońskiego i to nasz golkiper wznawia grę. Dziekoński do Wiktoruka, Wiktoruk. Zszedł do środka, ale musiał wycofać się do Pankiewicza i Pankiewicz w kierunku Karpińskiego. Jest jeszcze Oliwier Wojciechowski, który dzisiaj, oj, nawalczył się z tymi bardziej rosłymi rywalami. Tymczasem dobrze rozciągnięcie gry na lewą stronę, do Wasilewskiego. Wasilewski ma przed sobą Służyna, ale nie, wycofanie do Orpika. Na spokoju, panowie, uspokójmy grę. Naprawdę, niepotrzebna nam żadna panika, niepotrzebne nam żadne nerwy. Oj, teraz ładnie założona siatka przez Orpika i już natychmiast na prawą stronę. Tam jest Kamil Huczko. Huczko centra w pole karne, już dzisiaj jedną asystę zaliczył Kamil, ale tym razem bez asysty, bez dobrego zagrania. I znowu przy piłce właśnie Kamil Huczko. Dobre ostatnie dni w wykonaniu tego zawodnika. Gol w Bielsku Podlaskim, dzisiaj asysta, tak więc może być z siebie zadowolony nasz lewy wahadłowy. Tymczasem Pankiewicz do Dziekońskiego. Dziekoński ponownie do Pankiewicza, Pankiewicz do Bajera. Bajer do Wojciechowskiego, Wojciechowski rozciąga grę. No teraz już właśnie to jest to, co apelowałem, o tę spokojną grę. I teraz wychodzi Michał Służyn z akcją, sam na sam. Michał Służyn do Karpińskiego. Oj, 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 Karpiński nie trafił w piłkę, jeszcze wycofanie. I Wiktoruk uderzył już na wiwat nad poprzeczką. Ależ to mogło być zamknięcie już takie tego meczu. To mogła być czwarta bramka dla Jagiellonii. No w drugiej połowie wyprowadzamy naprawdę bardzo ciekawe kontry. Tylko szkoda, że przy tych kontrach jesteśmy tak bardzo nieskuteczni, bo moglibyśmy może nie powtórzyć wynik z Białobrzegów, ale znowu mogła Jaga wygrać tutaj naprawdę bardzo efektownie. Karpiński w starciu z przeciwnikiem. Pada po starciu z Hubertem Kacper Klinicki, ale zdaniem sędziego to nasz napastnik faulował.
Uziębło do Korczakowskiego. Korczakowski ma obok siebie Surzyna. Wycofuje do Uziemby. 88 minuta. Proszę Państwa, jeżeli to się zmieni, to Państwa bardzo będę przepraszał, ale my już chyba tego, my chyba to spotkanie po prostu wygramy. Prowadzenie dwiema bramkami. 88 minuta. Teraz centra w pole karne Jagiellonii Białystok, chociaż teraz będzie jeszcze groźnie, ale nie. Dobra interwencja Mikołaja Wasilewskiego. Jest jeszcze Michał Surzyń i to on opanował piłkę. No, chociaż teraz strata na rzecz Korczakowskiego. Korczakowski do Uziębły. Uziębło do Walaska. Walasek. 89 minuta. Walasek do przodu. Tam jednak przewracany był Szymon Pankiewicz i zdaniem sędziego to on faulowany był przez Bykowskiego, a zatem wprowadzony w drugiej połowie rosły wysoki napastnik. Na razie no, nie stworzył większego zagrożenia pod bramką Xaviera Dziekońskiego i to właśnie Xavier wznawiać będzie grę. Dziekoński, czy do Surzyna, czy do Wasilewskiego, a może jeszcze do kogoś innego. Dziekoński, dalekie wybicie, ale to chyba bardziej na uwolnienie. Chociaż teraz, proszę Państwa, nie wiem, czy ręką nie było zagranie w wykonaniu Walaska. Tak mi coś się wydaje i to jeszcze miał szczęście Walasek, że to miało miejsce tuż przed linią pola karnego, bo byłby chyba jeden z bardziej absurdalnych rzutów karnych, jakie w życiu widziałem. No a tak się jednak na szczęście dla drużyny Pilicy Białobrzegi nie stało, chociaż będzie miała Jagę okazję do bezpośredniego uderzenia z rzutu wolnego. Piłka w zasadzie na linii 16 metrów, chociaż nie jest to wprost przed bramką, to jest tak bliżej narożnika tegoż pola karnego i ustawia piłkę arbiter, ustawia również Bartek Wiktoruk, jest Bartek Dyszy. Tymczasem mamy 90 minutę, za chwilę dowiemy się, ile jeszcze sędzia doliczy do drugiej połowy. Chociaż jak już mówiłem, tu w drugiej połowie tych przerw nie było aż tak wielu, więc myślę, że to będą maksymalnie 3 minuty. Bartek Wiktoruk i fantem, gol! Jest gol! A jednak nie ma bramki na spalonym Bartosz Dyszy i... I cóż, teraz przerwana kontra przez Michała Surzyna, który jeszcze obejrzy żółtą kartkę, a zatem wprowadzony w drugiej połowie zawodnik sprowadzony przed sezonem z Odry Opole obejrzał teraz żółty kartonik, dla którego jest to trzecie upomnienie, czyli to może oznaczać, że w kolejnym spotkaniu no, będzie musiał uważać na wykluczającą kartkę. Tymczasem strzał Korczakowskiego i naprawdę mogło być groźnie po tym uderzeniu. A ile jednak 4 minuty, proszę Państwa, doliczył jeszcze arbiter do drugiej połowy. I będziemy mieli... Czy będziemy mieli zmianę? Tak, będziemy mieli zmianę w Jagiellonii. Proszę Państwa, będzie to debiut w drugim zespole Jagiellonii. Sebastian Dąbrowski, inaczej debiut w trzeciej lidze, bo Sebastian Dąbrowski debiutował w drugim zespole w środę w meczu o Puchar Polski z Turem Bielsk Podlaski. Był to jego pierwszy występ w drugim zespole Jagiellonii Białystok. Wychowanek trenera Tomasza Bernatowicza, rocznik 2004, dzisiaj debiutuje tutaj w piłce seniorskiej na poziomie trzeciej ligi z drużyną Pilicy Białobrzegi. Tymczasem cóż, Michał Surzyn odbił piłkę na rzut, odbił piłkę w aut. No, zostało już nieco około 3 minut do końca tego meczu. Tam jeszcze cały czas Bykowski naciska na Wasilewskiego. Brawo Mikołaj Wasilewski, chociaż cały czas wysoko ustawieni rywale i teraz błąd Bajera. Może być groźnie w naszym polu karnym, ale nie ma na szczęście jakiegoś poważniejszego zagrożenia. Akcja zakończyła się rzutem rożnym dla naszych przeciwników, a mogło być znacznie groźniej, bo tam w polu karnym na piłkę już czekali atakujący naszego przeciwnika. Konkretnie był to czy Bartosz Zawadzki, czy jeszcze inni zawodnicy. Taka ciekawostka, ten gol Bartka Dyszego na 3-1 to już kolejna bramka strzelana przez Jagiellonię w tej ostatnim, w tym ostatnim kwadransie. Jagiellonia czy dużo goli strzela w końcówkach meczów, tak chociażby było w meczu ze Zniczem Biała Piska, gdzie dwa zwycięstwa strzelone w ostatnich 15 minutach, tak było chociażby w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie też Jagiellonia wygrała właśnie dzięki bramkom strzelanym
między 75 a 90 minutą. No i wszystko wskazuje na to, że także dzisiaj ta bramka Dyszego Bartka przypieczętuje nasze zwycięstwo. Teraz nagranie do Dąbrowskiego, ten jednak na spalonym, no na wyraźnym spalonym był Bartek Dąbrowski, a zatem Sebastian, przepraszam, Dąbrowski. I już, no szybko się zameldował na boisku, żółta kartka dla Seby, a zatem pierwszy występ, od razu pierwsza żółta kartka, jak to się mówi, jak występować, to najlepiej z jakimi statystykami, no nie udało się strzelić gola, to jest żółta kartka, oczywiście tak śmiechem, żartem, bo dosyć ostre wejście Sebastiana, natomiast... Jeszcze jedna wrzutka w pole karne. No tu już Jagiellonii się dzisiaj żadna krzywda nie zadzieje. Jagiellończycy, no teraz znowu faul Seby. No tak jakby chciał, starał się go troszeczkę utemperować się arbiter, bo podejrzewam, że jeszcze jeden jakiś taki faul może skończyć się wykluczeniem. Tak więc Seba na pewno jest charakternym chłopakiem, wyróżniającym się był na pewno w drużynie trenera Bernatowicza, jest także jednym z czołowych zawodników w zespole trenera Krzyśka Zalewskiego. Tymczasem nie udało mu się opanować piłki, rywale w naszym polu karnym, co z tego wyjdzie, centra w pole karne Jagiellonii, tam jednak skutecznie interweniuje Bayer, jeszcze będzie groźnie, jeszcze jest Korczakowski centra, brawo jednak Mikołaj Wasilewski, który wybił piłkę na rzut rożny, a zatem będzie jeszcze dośrodkowanie Korczakowskiego. Jeszcze muszą się Jagiellończycy bronić tutaj przed utratą bramki. I brawo Ksawier Dziekoński, wybicie poza szesnastkę. Brawo, walczy jeszcze Sebastian Dąbrowski, ale ruszają Jagiellończycy z akcją. Nie udało się niestety Sebastianowi dobrze zgrać tej piłki w kierunku Michała Surzyna. Piłka teraz wychodzi poza boisko. I sędzia kończy ten mecz, który Jagiellonia wygrywa 3-1. I tak jak mówiłem przed spotkaniem, mecz za 6 punktów. Po tym zwycięstwie Jagiellonia ma 43 oczka. Nasi rywale dzisiejsi, czyli Pilica Białobrzegi, ma punktów 35. A zatem to już jest naprawdę bezpieczna przewaga nad strefą spadkową. I cóż... Na pewno z dużym spokojem teraz żółto-czerwoni pojadą do Giżycka, gdzie czeka ich mecz z Mamrami. No i w przypadku wygranej te ostatnie mecze już będą miały, może nie charakter towarzyski, ale na pewno będą Jagiellończycy grali już na dużym, dużym spokoju te ostatnie spotkania ligowe. Najbliższy mecz ligowy tutaj przy Elewatorskiej 1 czerwca o godzinie 16:50 Jagiellonia podejmie broń Radom i na ten mecz serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję Państwu za obecność dzisiaj z nami, za uwagę. Jagiellonia wygrywa z Pilicą Białobrzegi 3-1 po golach Bartka Bidy, Mikołaja Wasilewskiego oraz Bartka Dyszego. To tyle z Elewatorskiej. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo nisko. Emil Kamiński, Jaga TV. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.